witam wszystkich serdecznie w radiu na fali w audycji Hiperprzestrzeń. Witam w ten piękny sobotni wieczór. Dzisiejszy odcinek wyjątkowy, dzisiejszy odcinek urodzinowy, proszę Państwa, właściwie wczoraj były urodziny, no ale audycja dzisiaj, także dzisiaj obchodzimy pewne urodziny, a za chwilę w ogóle czyje urodziny i o jaką rocznicę chodzi, o tym za chwilę. Na razie w ogóle witam tak wszystkich serdecznie, oczywiście bawi się jak zwykle gałkami, mam troszkę inne ustawienie mikrofonu, także podjarka, pełna ekstaza, po prostu jest zupełnie inaczej niż ostatnio, także będę co jakiś czas poprawiał mikrofon być może, tak jak teraz, a może nie. A może wszystko już będzie okej. No, także witam jeszcze raz wszystkich serdecznie w dzisiejszej hiperprzestrzeni. Oczywiście po hiperprzestrzeni zostanę z wami. Będzie eating, będą sny. Naprawdę minimum dwa naprawdę ciekawe. No są trzy sny właściwie, no i chyba nawet więcej. Zobaczymy. Co jeszcze? Oczywiście chciałem pozdrowić w ogóle wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy nas słuchają offline i tych, którzy nas słuchają oczywiście online. I oczywiście chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy są na czacie aktualnie, także też witam serdecznie, bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam. Już się przełączam, będę tak okiem, kątem oka starał się spozirać na czata, ale nie obiecuję, że będę robił to systematycznie, bo jak zwykle mam nieustanny problem z wielowątkowością w życiu. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie z czata. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za komentarze. Także zapraszam do komentowania, jak tylko mogę odpisywać, a z reguły zawsze znajdę odrobinę czasu, żeby odpisać może niewielkie rzeczy, przynajmniej może parę zdań, ale generalnie słuchajcie, staram się zawsze odpisywać. Także zapraszam serdecznie do zostawiania jakichś komentarzy pod audycjami i w ogóle do komentowania na Facebooku, zostawiania jakichś śladów życia, słuchajcie, że jesteście, żyjecie. Że nic się z wami nie stało, że nie jesteście zastraszeni, że nikt was nie terroryzuje. Po prostu przyznajcie się, jesteście, zostawcie komentarz. Będzie miło. Oprócz tego oczywiście zapraszam, żebyście słuchali Teorii Chaosu, słuchali Nowej Mowy, słuchali Kuby Wieczorową, właściwie Kuby Rozmów w Nocy, słuchali Welona, słuchali audycji Skóry, oczywiście Spektrum Rozwoju. Mam nadzieję, wróci niedługo. Na razie Spektrum Rozwoju jest na wakacjach, także a co? Ale jak się skończą wakacje, to Spektrum Rozwoju wróci. Także wszystkich fanów proszę o odrobinę wyrozumiałości, cierpliwości. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem oczywiście zaprosić, żebyście wspierali radio, ponieważ radio jest autentycznie, bez żadnych reklam, ani żadnych takich rzeczy, takie prawdziwe radio. Także zapraszam do wspierania nas finansowo. Ja chciałem naprawdę bardzo wielce podziękować sponsorom radia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam bardzo serdecznie. To co? To dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj urodzinowa historia. Skąd się to wszystko wzięło? No, ja z powrotem do lasu, bo oczywiście w lesie czuję się najlepiej. Już wam mówię, skąd się wzięła ta cała historia dzisiaj. No. Więc dokładnie 70 lat temu, a właściwie wydarzyło się to wczoraj. Bo dzisiaj mamy, jak zwykle gdzieś musiałem kalendarz, słuchajcie. Ale już znajduję 19, dokładnie 19 kwietnia. Albert Hoffman o godzinie 19.40 zamknął biuro. O 19.40 jeszcze sobie sprawdzę, czy to było 18.40, nie, 19.40 dokładnie. O 19.40 Albert Hoffman zamknął ze sobą biuro, ponieważ został troszeczkę dłużej w pracy. Troszeczkę wcześniej sięgnął po kierowanym przeczuciem po pewną substancję, którą udało mu się zrafinować z grzyba, który się nazywa sporyż, a udało mu się zrafinować troszeczkę wcześniej, bo właściwie 5 lat wcześniej chłopak to sobie zrobił, odstawił na półkę, to sobie stało, ten pomysł stał i tak go coś tknęło, że on w ogóle siądzie i sprawdzi. Szuka właściwie prowadził badania na temat, jak to znaleźć skuteczną tabletkę na ból głowy, na migreny. No i tak szukał tej tabletki, no i sięgnął tak po tą substancję, wziął tam troszkę tej substancji, sprawdził, nic się nie działo, także po chyba pół godzinie, czy jakoś tak, od momentu, kiedy nic się nie działo, stwierdził, że właściwie zamyka biuro i jedzie do domu. A do domu miał niedaleko, bo wszystko się dzieje w okolicach Bazylei w Szwajcarii, w laboratoriach firmy Sandoz. Właściwie Sandoz. No i Albert Hoffman wsiada sobie, zamyka biuro, wsiada na rower i zaczyna się jazda. Słuchajcie, to jest pierwszy udokumentowany, pierwszy jakikolwiek znamy trip po LSD w historii świata. I dokładnie trip wydarzył się Albertowi Hoffmanowi, kiedy wracał z laboratorium, kiedy właściwie odkrył kwasa. Na czym jest kwas?
czym jest LSD-25. O tym dokładnie dzisiaj będzie, bo słuchajcie, mamy urodziny tej substancji, która się nazywa LSD-25. Właściwie to wydarzyło się dokładnie 70 lat temu. Mi jest z tym związane bardzo zagadkowe paralo. Generalnie taka sytuacja, którą Carl Gustav Jung zwykł nazywać akauzalność. Tak to się nazywa, czyli że dwie rzeczy wystąpiły w tym samym czasie. To takie ekstremalne dwie rzeczy, zagadkowe, i się okazuje, że w historii dzieje się tak bardzo często, że obydwie rzeczy występują naraz. Fenomenem jest to, że słuchajcie, dokładnie dzień, kiedy Albert Hoffman po raz pierwszy wrzuca kwasa, dokładnie w ten sam dzień na przykład wybucha powstanie w getcie warszawskim, dokładnie tego samego dnia. Bardzo dziwne korelacje, bardzo dziwne. Słuchajcie, także dzisiaj będzie o LSD, o tajemnicach związanych z LSD. Troszeczkę o początku, będzie o trochę dziwnym spisku, który albo był, albo nie był. Słuchajcie, są ślady bardzo takich dziwnych, może nie tyle ruchów konspiracyjnych, ile... No nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie. Powiem wam w ogóle, co to jest i tyle. No zobaczymy, jak to nazwiemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak wam to opowiem. No, no i to wszystko dookoła tej niesamowitej substancji. Jak to się po polsku mówi? Kwas? Przepraszam bardzo, bo jak zwykle nieogarnięty troszeczkę jestem. Dietyloamid kwasu lizergowego. Dietyloamid kwasu lizergowego. Czyli LSD-25. Dokładnie. Taką rocznicę dzisiaj mamy, proszę Państwa. 70 lat temu Albert Hoffman odkrył dla nas, dla wielu z nas, słuchajcie, używałem jej nieraz. Mam nadzieję, że do końca życia jeszcze zdążę jej użyć wiele razy. Każdy, kto używał, doskonale wie, o czym mówię w tym momencie. Z tą fantastyczną, jak dla mnie, z mojego punktu widzenia, substancją, a dla niektórych ludzi prawdopodobnie najbardziej przerażającą, destrukcyjną, niszczącą siłą, jaka może istnieć na świecie. Także dzisiaj dokładnie o LSD. A wysłuchacie hiperprzestrzelnie życie w radiu na fali. Najlepszym radiu, jakikolwiek, kiedykolwiek istniało, jakikolwiek, kiedykolwiek będzie istnieć, oczywiście. Nie będzie nigdy lepszego, nie ma lepszego, nie było lepszego. Także przypominam, że słuchacie radia na fali. Radionafali.com to jest nasz adres na Skype, jakbyście chcieli zadzwonić i się z nami połączyć. Oprócz tego zapraszam wszystkich na czata, czyli www.radionafali.com, zakładka czat. No. Wszystkie inne rzeczy doskonale wiecie. Dobra. To wracam do naszej opowieści o kwasie, słuchajcie, bo jest to ciekawa historia. Okazuje się, że I don't know, wygląda troszkę tak, jakby wszystkie te tajemnicze organizacje czasami, albo jakieś dziwne fundacje, albo jakieś takie, wiecie, to takie tajemnicze zrzeszenia różnych dziwnych, nie wiem jak to powiedzieć, postaci, to chyba będzie najbezpieczniejsze, różnego autorumentu postaci, słuchajcie. Posiadały jakieś tam dawniej troszeczkę tajemnice, że gdzieś te informacje o różnych substancjach, różnych rzeczach, które się dzieją dookoła nas, które są zawarte w roślinach, gdzieś tam istnieją. I ta historia z tym LSD jest troszeczkę starsza. Co prawda oficjalnie wiemy, że substancja została po raz pierwszy zrafinowana przez Alberta Hoffmana 16 listopada 1938 roku w laboratorium Sandoz. Jakby ponownie odkryte, jakby działanie zostało odkryte dopiero 19 kwietnia 1943 roku, dokładnie po godzinie 19.40. Zostało to zapisane. Fenomenalne. Natomiast historia całego odkrycia jest troszeczkę dłuższa i trochę bardziej, myślę, barwna, ciekawa. Znaczy barwna jak barwna i dla kogo oczywiście, bo wielu tej historii nie przeżyło. Bo musimy się cofnąć troszeczkę do średniowiecza, właściwie do takiego późnego średniowiecza, kiedy było po tych wszystkich plagach, po wojnie 30-letniej, po tym, kiedy to kontynent został spustoszony przez lokalne wojny wywołane zwolennikami kalwinizmu, zwolennikami watykanizmu, zwolennikami wszelkiego innego izmu i wszelkich możliwych królów i książąt. Był taki moment w historii, kiedy praktycznie poza tym, że latem chłopi pracowali na polach, to generalnie zimą, kiedy było już po zbiorach, szli na wojenkę i całą zimę się non-stop wojowało. Co zima, to jakaś wojenka, co zima, to jakaś wojenka. No i były takie czasy, że w końcu coś się stało, słuchajcie, z klimatem w Europie. Nikt do końca nie wie, jakiś tam ślad zostały. Specjaliści od drzew, jest nawet na to specjalna naukowa nazwa, nie mam do tego pojęcia, jak to w ogóle powiedzieć, jak to powiedzieć, jak brzmi ta poważna naukowa nazwa, ale ci specjaliści od badania drzew, jak tną, takie, ścinają takie bardzo stare drzewa, kiedy już trzeba ściąć, albo kiedy coś się takiego wydarzy, sprawdzają po tych słojach drzewa, jakby ilości lat, się okazuje, że
no, była jakaś anomalia pogodowa w Europie pod koniec średniowiecza, jakoś tak, tuż przed tym, przed początkiem oświecenia właśnie, nie? Zanim wszystko, że tak powiem, zaczęło się, kończyła się, to się nazywało mała chyba era lodowcowa, czy jakoś tak, są jakieś teorie, że została wywołana jakimś wybuchem wulkanu gdzieś na drugim końcu świata i tak dalej, i tak dalej. Nie mam bladego pojęcia. No, ale świadectwo tych anomalii pogodowych zostało w postaci, zarejestrowane w postaci dużej ilości deszczu, w których się wszystkie te kroniki odnotowały. Generalnie strasznie gównianej pogody. Nic na tych polach rosnąć nie chciało, cokolwiek wyrosło, od razu gniło. No i plaga wszelkiego rodzaju, prawda, grzybów, jak to w takiej sytuacji, bo grzyby, jak wszyscy wiemy, lubią, jak jest gorąco i wilgotno. No, może nie musi być koniecznie gorąco, ale jak jest wilgotno, jest w plusie, to jakiś tam grzyb zawsze wyrośnie. No i się okazało, że plaga sporyszu zaczęła opanowywać zboże. Co to jest właściwie ten sporysz? To jest taki mały czarny grzyb, który sobie rośnie, pasożyt, słuchajcie, zdecydowanie pasożyt od strony, jeżeli hodujecie zboże, to jest to pasożyt. Rośnie sobie właśnie na kłosach pszenicy i jęczmienia i jest to taki czarny grzyb, który wcina sobie te kłosy. No i jako że po prostu ciężko go wyrwać, bo trzeba było tak pojedynczo te wszystkie sprawdzać, czy tam nie ma przed jakiegoś sporysza, no jak go było dużo. Pamiętacie, że no przecież w tamtych czasach nie było żadnej chemii, żadnego nawożenia roślin, to właściwie wszystko było full organic i full natural. Jak mama natura nam dała, tak to wszystko rosło. I tak było zbierane, i tak było suszone, i tak później było wrzucane wszystko do młyna i cała wioska na przykład sobie mieliła, albo parę wiosek mieliło w jednym młynie, jak to dawniej bywało, sobie mąkę. No i później z tej mąki wszyscy piekli chleb, no i kiedy na przykład przychodziły jakieś święta i była jakaś tam dodatkowa mąka i gdzieś się wymieszało te mąki, to się nagle okazywało, że całe wioski dostawały widzenia. Na przykład całe wioski widziały Maryję, która się unosiła nad wioską. Są takie zapisy w kronikach. Widziały dziwne czarownice, widziały. To są też czasy dużej ilości procesów oczary, ale takich procesów na wsi. Ludzie, którzy składali wnioski, gdzieś tam jest zapisane w kronikach, generalnie nie potrafili się za bardzo podpisywać i były to takie zbierane przez lokalnych księży czy jakoś tam, czy biskupów, doniesienia od ludu, że lud widział czarownicę, że ta baba to czarownica albo ktoś tam to czarownica. Zresztą inna sprawa, że wszelkie substancje psychoaktywne, a już szczególnie używanie Amanita muscardia, czyli tego czerwonego grzyba, zostało kompletnie zakazane przez Watykan. No i w ogóle groziło używanie takich substancji, automatycznie nakładało na człowieka, to się nazywało ekskomunikę, tak? Od razu stał diabłem i no, w tamtych czasach to od razu na stos, proszę Państwa, albo poddawany próbie, czy przypadkiem wytrzyma na przykład oddychanie 15 minut pod wodą, albo coś w tym stylu, czy Pan go ocali. No i takie wynalazki. No ale to wiadomo, takie czasy szalone, takie czasy. No i w tamtych czasach, słuchajcie, zdarzało się. No i ludzie na tyle, myślę, że na tyle byli przynajmniej niektórzy alchemicy inteligentni, że doskonale wiedzieli, z jakiego powodu się to zdarza i jakie rośliny powodują tego typu zachowania organizmu. Są ślady, że kilku alchemików w Europie, łącznie z tymi, którzy się tam bujali po dworze, jak mu tam było, Rudolfa II Szalonego, księciunia, że ponoć kilku z nich, słuchajcie, wiedziało o tych substancjach. Są jakieś, no możemy tak domniemywać, bo właściwie żaden z nich tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie napisał czegoś takiego, że wziąłem to i to i miałem takiego tripa, to działa tak. No, żaden z nich nie chwalił się czymś takim. Gdzieś tam jeden John Deere, ten facet od takiego magicznego lusterka tu w Anglii, od początku oświecenia, doradca królowej, wielki mag, który próbował zjednoczyć dwa królestwa, w tym królestwo hermetyków w Europie. Niesamowita historia. O tym już opowiadałem swego czasu. I że on miał taki proszek, ponieważ w jego zapiskach są wspominki o tym, że zażywał tego proszku czerwonego. Czerwony proszek mi się kojarzy, słuchajcie, z czerwonymi muchomorami. Patrzył w to lusterko i miewał wizję przyszłości. Taki koleżka był. Przynajmniej tak twierdził. Ja to bym nawet, słuchajcie, to bym się nawet zgadzał, że to mogły być jakieś tam grzyby w tym wszystkim. Kto to wie. W każdym razie gdzieś tam chyba ta fama o sporyszu dotarła, bo no, sporysz generalnie jest toksyczną substancją, tak oprócz tego, także w ogóle nie jest sam w sobie grzyb świeży i jest dosyć trujący, nie jest zdrowy dla nas. Możemy się nieźle zatruć, jeżeli go zjemy. Były też sytuacje zatrucia właśnie owym sporyszem, takiego zatrucia śmiertelnego czasami, czy jakoś tak.
Chociaż nie do końca właściwie wiadomo, bo gdzieś zapisków nigdy nie widziałem, słuchajcie, gdzieś tylko jakaś taka fama krążyła, że zdarzały się takie przypadki, że czyjś organizm nie wytrzymał, że nie wiem, że w mące było bardzo dużo tego grzyba, że ta mąka stała sobie w wilgotnym miejscu, to nawet jak ktoś zmieli na mąkę, prawda, bo tam jest grzybnia, to jak postawi później tą mąkę w jakimś wilgotnym miejscu, to z powrotem ten grzyb może sobie tam wyrosnąć. No jak sobie wyrośnie, no to może troszkę zaszkodzić, bo że tak powiem, na świeżo ów sporyż jest toksycznym grzybem, posiada jakieś tam związki toksyczne, także trzeba go wysuszyć w ogóle i tak dalej, i zrafinować. No i gdzieś ta fama o tym grzybie, że nie jest, że ludzie dostają szaleją, dostają wizji, dziwne rzeczy się dzieją i generalnie jeszcze potrafi zatruć. Gdzieś ta fama przetrwała i stąd się wziął pomysł, żeby prawdopodobnie go zrafinować, przynajmniej w laboratorium Sandosa. To w ogóle z Sandosem taka ciekawa historia, bo to nikt głośno nie mówi, ale to też poniekąd część taka firma córka dużego koncernu FG Farben, tak to się chyba nazywało, czy jakoś tak. No tego, który był odpowiedzialny za produkcję cyklonu B, tego, który właściwie został założony przez sponsora kilku popularnych w ostatnim stuleciu naukowców. No taka ciekawa historia generalnie. Stały za tym generalnie jakaś tam kasa i słuchajcie, i rząd naprawdę niezłych dużych koneksji. Przynajmniej tak to wygląda z dzisiejszej perspektywy. Uff. A zamotałem, słuchajcie, to skoro zamotałem, to chyba czas, żebym ja sobie popił troszeczkę kawki, włączył jakąś muzyczkę, a po chwili wracam do tej całej opowieści o LSD dzisiaj, bo dzisiaj przypominam, że dzisiaj o LSD, niesamowitej substancji, niesamowitej, proszę Państwa, niesamowitej. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem od początku w swoim życiu, kiedy po raz pierwszy się spotkałem z tą substancją, do dzisiaj i prawdopodobnie do końca życia będę pod wielkim wrażeniem, także skoro jestem pod wielkim wrażeniem, to posłuchajmy muzyki. No, a wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Omówię do was ja, na imię Tomek, a dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj audycja urodzinowa. Urodziny, 70. urodziny substancji o nazwie LSD-25. Popularnie zwanej po prostu kwasem. Acid. Słuchajcie, w ogóle, bo tak omijam tą historię troszeczkę, skąd się wzięła, ale historia w ogóle jeszcze nie tyle, że gdzieś tam ten sporyż się pojawia w średniowieczu, ale prawdopodobnie później gdzieś przetrwał w jakichś, no nie wiem jak to nazwać, być może jakichś tajnych stowarzyszeniach mistycznych, które gdzieś tam powstały podczas oświecenia w Europie, które kolekcjonowały tego typu informacje. No wtedy bycie masonem, podejrzewam, że tak jak dzisiaj w Ameryce i w kilku innych miejscach jest taką po prostu no, częścią jakby gry społecznej, którą sobie zapisanie się do klubu dżentelmeńskiego, czy jakoś tak, czy klubu golfowego. Tak, no wtedy było to szalenie popularne, jakby stworzenie takich, nie wiem jak to nazwać, takich stowarzyszeń po prostu właściwie tajnych i powstawanie tego wszystkiego. I te tajne stowarzyszenia, słuchajcie, miały różne dziwne informacje. A ja tu mam telefon, nie wiem jak bardzo tajemniczy, od Melona, witam serdecznie. Halo, halo. Cześć, mapicie, to Jan Dyszwet z tej strony. O, witam od Melona. Cześć. Witam panowie. Podejdźcie się bliżej do mikrofonu, jeżeli możecie. Tak. Ja miałem teorię świadomości jako lustra, ale akurat nie jestem u siebie, a miałem wszystko przygotowane u siebie na komputerze, więc nie będę mógł jej tak sensownie wyłożyć teraz, bo po prostu nie pamiętam. Słuchajcie, zostawmy może antylustro, bo dzisiaj zostawiam troszkę to świadomości. Dzisiaj, słuchajcie, urodziny LSD, 70. urodziny LSD, panowie. Siedzimy sobie tutaj niestety tylko przy piwku, bo nie było... To nie jest istotne, ale słuchajcie, czy braliście, wiecie o czym mówię? Ja miałem przyjemność tam jeden kartonik, potem trzy kartoniki. O, proszę bardzo. Przy trzech kartonikach to był jedna z najlepszych jazd w moim życiu w ogóle. No i co? No i bardzo fajna substancja, taka pozytywna. Nie wiem, nie miałem zbyt dobrego set and settings, ale jakoś pozytywnie to bardzo wyszło, że mimo złego nastroju i tak dalej, jakoś miałem bardzo pozytywną fazę. A... No, no co, no to może 100 lat zaśpiewamy tutaj wspólnie. No dobra, słuchajcie, to mu dajemy, ja to odkręcam żgałki. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam jeszcze raz, niech żyje się. LSD, dobra, mapę. Okej, okay. Dziękuję bardzo. To było najbardziej psychodeliczne stolerki można było zrobić w tym radiu.
Dziękuję za telefonik. To był Antyszwed i Melon. Chłopaki siedzą i słuchają, także pozdrawiam panów. Pozdrawiam serdecznie, słuchajcie. No dobra, to słuchajcie, wracamy do naszego tematu. Z tych tajemniczych stowarzyszeń i tajemniczych substancji, słuchajcie, bo są na przykład dziwne ślady. Samo na przykład fenomenalne jest to, nie to, żebym forsował jakąś teorię pod tym spisku, ale jest i taka teoria, słuchajcie, dookoła właśnie LSD, że jest to spisek tajnych służb, które właściwie powodowane jak zwykle chciwością i próbą kontrolowania wszystkich nacji, czy wszystkiego, cokolwiek da się kontrolować, jak to wszystkie tajne służby, bo tajne służby mają obsesję kontrolowania wszystkiego, co da się kontrolować. Już chyba skontrolowałem wszystko, co mogłem skontrolować, także lecę z tą kontrolą, kontrolować ją, kontroluję dalej. No więc a propos tej kontroli, więc tajemnicze służby, słuchajcie, wysyłały, kiedyś o tym wspominałem, jest odcinek poświęcony chyba takiej całej historii tych psychodelików, jak to tajne, jak to CIA wysyłało swoich ludzi, jak to brytyjskie służby wywiadowcze wysyłały do na przykład takiej małej społeczności, która się nazywa Oxara w Meksyku, do społeczności Mezotek, swoich szpiegów, żeby tam na przykład dowiadywali się na temat tajemniczej substancji, którą używają ponoć lokalni ludzie, mają wizję, leczą tą substancją i ta substancja powoduje jakieś dziwne, niesamowite właściwości umysłu, rozszerzanie się świadomości. No bo wiadomo, kiedy można kontrolować ludzką świadomość jeszcze lepiej, to właściwie gdyby, no wiecie o co chodzi, mit o nieustającej kontroli. Także służby wywiadowcze ponoć zawsze od kiedy istniały, generalnie próbowały wpaść na ten sam trop i zawsze to właściwie często te służby wywiadowcze były sponsorami w ogóle często tych wypraw do dżungli i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu historie. Słuchajcie, jest taki dziwny ślad, że na przykład jeden z tych ludzi, taka legendarna postać, Schulz, który się włóczył po dżunglach, po tych wszystkich dziwnych, tropikalnych miejscach, jak głosi legenda, miał przy sobie tylko buty i maczetę i notes, żeby sobie zapisywać i aparat fotograficzny. Taka była legenda, że nigdy nie nosił ze sobą broni i dlatego przeżył. Nigdy nie miał broni palnej. Wszyscy inni w dżungli z reguły noszą jakieś pistolety, jakoś tak, przynajmniej tacy biali, którzy tam jeździ. Pamiętacie wszystkie zdjęcia tych wszystkich zdobywców. No ale mniejsza o to, słuchajcie, zostawmy tych zdobywców w dżungli. O nich już kiedyś była mowa, być może kiedyś do nich wrócę. No więc mniej więcej Schultz, ta legenda tego wszystkiego, w 1941 roku, bo jak się okazało, ta historia jest tajemnicza, słuchajcie, no musiał znać. Alberta Hoffmana, wiedział coś o badaniach, które prowadzi firma, która zatrudnia Hoffmana, no i wysłał mu, słuchajcie, kolekcję roślin, w tym nasiona Morning Glory, które są bardzo podobną do LSD substancją. Właściwie są czymś takim naturalnym, organicznym odpowiednikiem LSD. Nazywa się to Morning Glory, jeżeli chcecie znaleźć sobie gdzieś tam na internecie. Poranna chwała, tak to można przetłumaczyć. Oczywiście o wszystkim wiedział niejaki Gordon Watson. Człowiek, który... Właściwie Robert Gordon Watson. Człowiek, od którego właśnie zaczęła się ta... Można powiedzieć, chyba rewolucja psychodeliczna, bo to był ten facet, który tym legendarnym artykule w Time Magazine w 1957 roku o grzybach psychodelicznych, od którego zaczęła się cała ta psychodeliczna rewolucja, cała ta psychodela, grzyby, przejawa z LSD, psychodeliczna muzyka, dzieci, kwiaty i mikroprocesory, odkrycie DNA i wszystkie tego typu historie. No to człowiek chyba, który spopularyzował najbardziej substancje psychoaktywne, jeżeli chodzi o poprzednie stulecie. Przy czym, jak na ironię, pracownik J.P. Morgana, właściwie zastępca J.P. Morgana, czyli J.P. Morgan, jeżeli ktoś z was nie kojarzy, jeden z największych zbrodniarzy wojennych, człowiek, który był największym sponsorem Adolfa Hitlera, chyba jego dobrym kumplem też, człowiek stojący za wieloma bardzo krzywymi rzeczami, człowiek stojący za krachem na giełdzie w 1929-28 roku właściwie, no bardzo czarna postać, wielki amerykański tłusty kot, jak to się w moich stronach mówi, tłusty kot, rządzący światem, ustawiający polityków i tak dalej, największe pieniądze, największe korporacje. JP Morgan do tej pory jest jeden z największych, słuchajcie, banków na świecie aktualnie. No więc JP Morgan był jego bezpośrednim szefem, miał takiego swojego agenta, no i ten agent też współpracował z CIA, bo to wszystko bardzo blisko rządu amerykańskiego, w ogóle bo z reguły te pieniądze są bardzo blisko służb wywiadowczych, rządu i tak dalej. No i oni głównie płacili za te wszystkie badania, żeby było zabawniej, jest masę śladów, że służby wywiadowcze stały na przykład w taki tajemniczy troszkę sposób za finansowaniem fundacji założonej przez taką bardzo mistyczną postać na Zachodzie, Madame Blavatsky.
rosyjską arystokratkę, czy jakoś tak, w ogóle tajemnicza postać, nikt tak naprawdę do końca 100% nie wie, kim była Madame Blavatsky. Także założyła fundację niesamowitą, fundację, która zajmowała się badaniem wszystkich niezbadanych rzeczy. No i ta fundacja wspierała oczywiście wszystkie te historie związane z poszukiwaniem mistycznych roślin, które powodują rozszerzenie się świadomości i tak dalej, i tak dalej. No jak zwykle nie trudno się domyślić rzeczy leżące bardzo blisko siebie, jeżeli nawet nie, w sumie powiedziałbym w tej samej książce i nawet na tej samej stronie, słuchajcie. Więc okazuje się, tam było CIA zamieszane jak zwykle, no bo to poszukiwanie takiego właśnie świętego Graala do kontroli umysłów, jak tu kontrolować miliony, a już najlepiej za pomocą substancji chemicznej. Swego czasu, jak byłem młody, moją wyobraźnię zafascynowało opowiadanie Stanisława Lema. Jest, nie wiem czy to jest, chyba tak, to było jedno z opowiadań chyba Stanisława Lema o takiej cywilizacji, o gdzieś w jakimś miejscu panował konflikt zbrojny i rząd po prostu dawał różnych substancji chemicznych do wody, powodując złudzenia, że na przykład jednym się wydawało, że teraz są opozycją, a drugim się wydawało, że są siłami rządowymi. No i tak na zmianę grali. Rząd kontrolował raz, robił ludzi szczęśliwych, raz nieszczęśliwych, jakoś tak na zmianę. Taka historia. No i efekt tego wszystkiego był taki, że właściwie reporterzy, którzy zostali tam wysłani do prowadzenia korespondencji z panującej tam nieustannie wojny domowej, właściwie sami w pewnym momencie już nie wiedzieli, co, czym się zajmują, czy właściwie jest to, to się chyba nazywa kongres futurologiczny, chyba tak. Czy nie żyją już tylko i wyłącznie w wyobraźni. Także taka książka Stanisława Lema. Troszeczkę bardzo podobny pomysł miały służby wywiadowcze. Słuchajcie, no Schultz musiał wiedzieć coś o Albercie Hoffmanie i jego badaniach, skoro w 1941 roku wysyła mu Morning Glory. W ogóle były takie legendy o tym wszystkim. No ale to tak jak mówię, jest o tym osobna hiperprzestrzeń, która gdzieś tam w archiwach się podziewa. Także zapraszam do szperania w archiwach hiperprzestrzeni, jak wam się chce i macie czas. No ja to troszkę zostawię panów i ich szaleństwa. A jeszcze wam tylko powiem, że ten program, który prowadziło CIA, nazywał się MK Ultra. Zdaje się, Claude chyba w jednej z teorii chaosu o tym coś wspominał. MK Ultra. Bardzo dziwna grupa ludzi, bardzo podejrzane eksperymenty, bardzo brutalne, bardzo sadystyczne eksperymenty z użyciem praktycznie wszystkiego, czego się dało. No ale co, no ale my nie o tym. Zostawiamy takie brutalne sprawy. Ja tylko właśnie, bo to jest, słuchajcie, ciekawa sprawa przy tych substancjach psychodelicznych, bo właściwie chciałem dzisiaj was zostawić z takim pytaniem, bo ta audycja jak zwykle, oprócz tego, że wam opowiadam jak tam historię, to mam do was takie pytanie, bo jest to jeden z takich chyba najbardziej nurtujących problemów, które towarzyszą substancjom psychoaktywnych. Przynajmniej, no nie mówię o sprawie propagandowej legalizacji, nielegalizacji, no bo to jest problem, który dotyczy ludzi niewykształconych, także to zostawiamy. Myślę, że doskonale wszyscy się orientujemy, jaki powinien być, przynajmniej podzielacie moją wizję statusu, przynajmniej taki, jaki powinien być status substancji psychoaktywnych, czyli że wszystkie powinny być legalne, moim zdaniem. No ale zostawmy sprawę legalizacji, słuchajcie. Jakby te historie powiązania służb wywiadowczych i naukowców i ludzi, którzy później zaczęli używać tych substancji, właściwie sprowadza nas do takich dwóch sytuacji, do wyboru dwóch dróg. Jedna opcja jest taka, jaką właśnie proponowało całe pokolenie, które właściwie powstało na tych substancjach, kiedy tylko opuściły laboratoria, bo na początku oczywiście LSD było tylko i wyłącznie w laboratorium. Dopiero w 1947 roku zostało oficjalnie zapakowane, zakapsulowane, zabutelkowane i wysłane z opisem, że może, że proszę sprawdzić w wynikach badań, jakiś tam psychos i tak dalej, że ma bardzo ciekawe właściwości dotyczące zmieniania ludzkiej percepcji, czy jakoś tak. Taki bardzo krótki, nie pamiętam już tego opisu, ale taki bardzo krótki, dziwny, enigmatyczny opis. No i z takim opisem flakoniki LSD zostały rozesłane do wiodących uniwersytetów na świecie. Inna sprawa, że w dzisiejszych czasach łatwo jest na przykład powiedzieć, że spisek, bo tam wszyscy się znali, są dokumenty, że wszyscy się znali. Ale to były, słuchajcie, takie czasy, że właściwie ludzie wysłali do siebie tych częściej niż właściwie no maile czasami się wysyła między sobą, przynajmniej jeżeli chodzi o ośrodki akademickie. Jeżeli ktoś po prostu siedział w jednym ośrodku akademickim i robił jakieś takie badania, to w bardzo szybki sposób trafiał na siatkę ludzi, którzy to robił, bardzo szybko się ludzie poznawali, także jak na ironię ten taki analogowy świat, gdzie działa zasada
trzech ludzi, takiego kontaktu z trzema ludźmi. Jeżeli zna się trzech ludzi, to zna się praktycznie już wszystkich ludzi na świecie, tak? Czegoś tak. I połączenia tych wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi. Chyba nie zamotałem za bardzo. No mniejsza o to, wracajmy do naszych substancji. Słuchajcie, dopiero w 1947 roku się pojawiły w salonach. Pojawiły się w Czechach, w Pradze. No więc te całe dwa pytania dotyczą tego, czy lepiej kontrolować tą substancję, nie serwować każdemu, nie robić jej ogólnie dostępnej dla każdego, tylko tak bardzo elitarnie, w takim bardzo, że tak powiem, towarzyskim klubie serwować i dawkować, czy też tą substancję po prostu tak wypuścić normalnie samopas, jak to zrobili hipiści, tak jak postulowali wielcy pisarze tamtych czasów. A była też grupa ludzi, która twierdziła, że właśnie tak elitarnie, słuchajcie. To jest takie główne pytanie dotyczące substancji psychoaktywnych do tej pory właściwie. Bo tak zwany establishment, który doskonale wie o działaniu tych substancji, to nie jest tak, że służby wywiadowcze, że wojsko, że rządy, że tam siedzą sami idioci. Ci wszyscy ludzie doskonale, no może nie wszyscy, ale ci, którzy się tym zawodowo zajmują, doskonale wiedzą, jak działają te substancje, jakie są konsekwencje działania tych substancji, to, że one nie są żadnymi truciznami, to, że są o wiele zdrowsze, wszyscy znają wyniki badań i tak dalej, i tak dalej. To nie jest problemem. Problemem jest bardziej taki ideologiczny podział, który przebiega właśnie według takiej linii, że jedni twierdzą, że nie każdy dorósł do tej substancji, że na przykład jeżeli podamy ją wszystkim, to wszyscy zwariują. Tudzież na przykład taka dogmatyczna sytuacja, która... No i właściwie całe te pytania na temat legalizacji właściwie sprowadzają się do, czy będziemy wszystko badali z zewnątrz, czy też jesteśmy z kimś z zewnątrz, takim nieustannym jakby obserwatorem i będziemy zawsze starali się, że tak powiem, zdystansować do wszystkiego, czy też tak naprawdę jesteśmy częścią tego wszystkiego i bez problemu powinniśmy po prostu sobie wrzucać taką substancję i badać ją, że tak powiem, od środka. I to jest takie główne pytanie, które właściwie podzieliło świat w ostatnim stuleciu. Efektem tego pytania jest rzeczywistość, którą mamy dookoła i świat w ogóle, w którym żyjemy, jak się okazuje. Bo właściwie wszystko, cała nasza rzeczywistość, cywilizacja jest determinowana owym pytaniem, czy też rzeczywistość jest w środku, czy też rzeczywistość jest na zewnątrz. Słuchajcie, hiperprzestrzeni. A dzisiaj w hiperprzestrzeni w radiu na fali. Oczywiście o LSD, proszę Państwa, dzisiaj o LSD. O tej dziwnej substancji, która właściwie pojawiła się, no poniekąd wygląda troszeczkę też z pomocą tajnych służb wywiadowczych. Przynajmniej na pewno te służby wiedziały, słuchajcie. No jak się okazuje, ta sama fabryka Sandoz, ci sami księgowi, ci sami ludzie, ludzie, którzy pracowali dla CIA, dla rządu właściwie amerykańskiego, wiedzieli, gdzie wysłać takie substancje, bo właściwie kontakty były dosyć dobrze, że tak powiem, rozwinięte. W ogóle ciekawa historia przy tym wszystkim, przy tym całym konflikcie pomiędzy tym, czy w ogóle wszyscy zasługują na olśnienie, czy to jest tylko i wyłącznie dla elity, właściwie do tego się sprowadza cały konflikt, czy też wszyscy są elitą, bo wszyscy urodzili się dokładnie takimi samymi ludźmi. Ten konflikt dotknął niejako bezpośrednio Johna Marco Allegri. Nie wiem, to był ten człowiek, który tłumaczył właśnie zwoje z nad Morza Martwego i tak zwane miedziane zwoje. Pracownik Uniwersytetu w Manchesterze, w ogóle absolwent bodajże chyba Oxfordu czy jakoś tak. Człowiek pracujący dla chyba wielu naprawdę bardzo poważnych uniwersytetów i w ogóle taka bardzo poważna postać. Wszystkie informacje po nim zostały na Uniwersytecie w Manchesterze, gdzie właściwie wykładał, którego był niejako, z którym był chyba najmocniej związany chyba przez większą część swojego życia. Także tam można znaleźć się na Wydziale Historii i Badań Starożytnych Tekstów jego zapiski. Także John Marco Allegri, ten właśnie człowiek, który został zbanowany przez naukę, ponieważ po przetłumaczeniu zwojów z Nadmorza Martwego okazało się, że bardzo dużą uwagę w tych zwojach zwraca się na roślinę, która właściwie wygląda jak grzyb psychoaktywny, no i prawdopodobnie chodzi o używanie tego grzyba psychoaktywnego i dlatego został troszkę zbanowany. No i John Marco Allegri, w ogóle co jest dosyć zabawne, nigdy właściwie nie używał żadnych substancji psychoaktywnych, on nigdy specjalnie nie był zainteresowany, przynajmniej nigdy się nie przyznał, zawsze był bardzo mocno zdystansowany do tego. Podejrzewam, że nie był to typ dżentelmena, który by kiedykolwiek po takie substancje się sięgnął, to raczej typ takiego prawdziwego brytyjskiego dżentelmen, który po prostu pojechał, sprawdził, przetłumaczył i jest po prostu dumny swojej roboty. Naprawdę nie musi z tego korzystać, bo on swoje już wie. Taki był John Marco Allegri. No i się okazało, że cała historia dotycząca tego, że John Marco Allegri był skonfliktowany ze światem nauki, że w ogóle komukolwiek się nie podobało to, co przetłumaczył i wziął się stąd, że niejaki Robert Gordon Watson, ten sam, który
się pojawił z grzybami psychoaktywnymi w Time Magazine, takie promując, ten sam koleżka, słuchajcie, wydał własne pieniądze, pracownik JP Morgana, wydał własną kasę po to, żeby zaszkodzić Johna Markowi Allegre. Wydał chyba jakąś tam pańską sumę w ówczesnych czasach, jakieś 10 tysięcy dolarów na to, żeby opublikować specjalnie książkę, wydrukować wszędzie, ile się da i rozesłać po wszelkich uniwersytetach i placówkach naukowych książkę, w której szkaluje tłumaczenia Johna Marka Allegre. No i facet generalnie w ogóle miał lekkiego świra na tym punkcie i starał się go blokować i w ogóle blokować te informacje, które wynikały właśnie z tych tłumaczeń owych skroli z Nadmorza Martwego i generalnie wychodziło mu to bardzo skutecznie. Jest w ogóle taka bardzo dziwna historia. Słuchajcie, obydwaj doskonale wiedzieli, jak działają grzyby psychoaktywne, bo no Gordon Watson, no to wiadomo, on znalazł te grzyby w dżungli i przywiózł je z dżungli do Nowego Jorku. Marco Allegre odkrył zapiski o tych grzybach w najstarszych tekstach, które teoretycznie powinny okazać się pierwowzorem Biblii, a okazały się opisem kultu opartego na grzybach z psylocybiną. Także panowie zaczęli się bardzo mocno zwalczać. No niestety, na nieszczęście dla Marco Allegre, nasz bohater Time Magazine, czyli Gordon Watson, miał tak potężne koneksje, był to po prostu dziecko ówczesnej finansjery, także żadnych szans wygrania. Poza oczywiście tym, że Marco Allegre wygrywał w sądach wszelkie możliwe rozprawy, bo oczywiście był ciągany po sądach, była rozprawa o plagiat i tak dalej, i tak dalej. Na koniec końców okazało się, że Gordon Watson postanowił napisać własną książkę i własną pracę naukową. Co się okazało? Ponad grubo połowa jego pracy była plagiatem z Johna Marco Allegrem. Także to były takie historie. Słuchajcie, obydwaj dżentelmeni wiedzieli dokładnie o grzybach psychoaktywnych. Także historia jest niesamowita. Teoretycznie powinni się wspierać i coś robić. Co się okazuje, że różnica, bardzo duża różnica poglądów. John Marco Allegre był przekonany, że właściwie każdy powinien mieć dostęp i właściwie każdy powinien grzybów spróbować i każdy powinien sam doświadczyć i w ogóle decydować, czy chce próbować. On na przykład nie chciał i go to w ogóle nie interesowało. On po prostu jest tłumaczem i tłumaczy te teksty. Taki bardzo dystyngowany gentleman z Manchesteru, z bardzo dziwnym akcentem. A Gordon Watson to człowiek, który właściwie chyba wygląda na to, że chyba bardziej chciał w klinikach to zatrzymać, nie wiem, trzymać to troszkę tak bardziej elitarnie, nie puścić to na, że tak powiem, na masowy rynek dla wszystkich ludzi. Troszkę tak to wyglądało. No inna sprawa, że Gordon Watson to też pracownik CIA. Także słuchajcie, no tajemnicza sprawa, tajemnicza sprawa. Dziwne rzeczy się działy dookoła LSD, bardzo dziwne. Inna sprawa, że no substancja jest, słuchajcie, niesamowita i to myślę gwoli w ogóle mówienia, bo w końcu urodziny kwasa dzisiaj, proszę Państwa. Dokładnie 70 lat temu Albert Hoffman o godzinie 19.40 zamknął biuro, wsiadł na rower i dokładnie 15 minut po tej porze, jadąc na rowerze, to zapraszam do książki Alberta Hoffmana, LSD Problems Child, czegoś tak. Rewelacyjna książka, gdzie jest opisana ta właśnie pierwsza stripowana podróż na rowerze. W ogóle niesamowita historia. Także dzisiaj jest okazji urodzin, dzisiaj rozmawiamy o LSD, no to ja przypomnę może, jakie są w ogóle benefity z LSD, dlaczego to jest tak tajemnicza substancja, co w ogóle jest tajemniczego, jakby ktoś z Was oczywiście jeszcze nie wiedział, bo nie każdy oczywiście musi wiedzieć. Nie jest to tak, że wszyscy oczywiście muszą używać LSD, to że ja na przykład używam i staram się robić to absolutnie regularnie i uważam to za bardzo zdrowe i bardzo ważne dla higieny psychicznej, przynajmniej mojej prywatnej. Uprzedzam, że audycja jest dla ludzi dorosłych, także jeżeli ktoś z Was jest wystarczająco dorosły, żeby sam decydować wobec prawa za siebie, enjoy yourself. Także może opowiem, słuchajcie, Wam, jakie są historie, w ogóle co to jest za substancja. No więc chemicy mówią, że jest bardzo trudne na przykład do badania, jeżeli chodzi o na przykład badanie, jak wpływa nasze receptory w mózgu, bo okazuje się, że jest bardzo lepka. Generalnie, kiedy tylko się dostanie w to miejsce, gdzie w samo miejsce, gdzie znajduje się nasz mózg, zaczyna się kleić ze wszystkimi receptorami, po prostu niesamowicie jest tak lepka, jak żadna inna substancja. Dlatego na przykład niektórzy naukowcy, którzy zajmują się badaniem substancji psychoaktywnych, preferują badanie psylocybiny, bo psylocybina reaguje tylko z konkretnymi ośrodkami nerwowymi, takimi wąskimi, łatwo ją śledzić. Natomiast LSD po prostu reaguje ze wszystkim, po prostu klei się w naszej głowie, wszędzie. Jest po prostu, słuchajcie, po prostu lubimy się strasznie, jeżeli o to chodzi. Po prostu z kwasem w głowie rewelacja. No i co to robi? Słuchajcie, badania wykazały, że na przykład leczy z depresji, że leczy z alkoholizmu, że wspiera terapię, które przy chorobach śmiertelnych,
że leczy z bardzo poważnych nałogów. No i w ogóle jest taka zdrowa substancja, która stawia nas mocno na nogi. Szczególnie jeżeli chodzi o nasze zachowania społeczne na przykład. No i nałogi przede wszystkim nałogi. No i zwiększa naszą kreatywność. Wiele wynalazków zostało wymyślonych właśnie po LSD. Swego czasu, kiedy było jeszcze legalne, bo na samym początku do 67 czy 6 roku jakoś tak było legalne w Stanach Zjednoczonych i generalnie w ogóle wszędzie na świecie. Dopiero wtedy się pojawiła dyrektywa ONZ, która zakazała wszystkiego wszędzie. Jest też taka teoria, że to jest spisek rządu globalnego. No ale to już opowieść na inną historię, to już zapraszam do teorii chaosu. No ale wracam do tej historii, słuchajcie. No i do tego czasu, zanim było zakazane, funkcjonowały instytucje, które właśnie nazywały się grupami testowymi. Coś w rodzaju takiej pracowni psychologicznej, gdzie można było przyjść do psychologa, położyć się na kanapie w dużym, wygodnym salonie, włączyć sobie swoją ulubioną muzykę, zażyć kwasa i w towarzystwie psychologa usiąść i przeżyć taką sesję, się zrelaksować i tak dalej, i tak dalej. No i się pojawił taki pomysł, żeby stworzyć takie grupy testowe, w których ludzie będą nie tyle o właściwościach terapeutycznych, tylko taką grupę, która będzie odpowiedzią na to, co zarejestrowano w wielu przypadkach opowieści użytkowników LSD, czyli że wspomaga niesamowicie naszą pomysłowość w jakiejkolwiek dziedzinie, pomaga rozwiązywać problemy i tak dalej. Pojawiło się bardzo dużo raportów na ten temat. No więc ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić takie grupy testowe. Właściwie to Timothy Leary razem z swoimi kolegami z Uniwersytetu Berkeley. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa. Timothy Leary, wielki propagator LSD. Właściwie chyba gdyby nie on, to być może byśmy nie widzieli aż tak wiele o tej substancji. No ale to już opowieść na osobny odcinek, bo Timothy Leary jest na tyle ważną postacią, że należałoby się cały odcinek, żeby opowiedzieć. W ogóle tylko tak częściowo chociaż przybliżyć. Tyle się działo dookoła tej postaci. No ale wracajmy do naszej opowieści, słuchajcie, wracajmy do opowieści. No więc te grupy testowe to nie było nic więcej jak zebranie do kupy paru ludzi, rozdanie każdemu po LSD, no i zostawienie każdego spokoju, żeby sobie siedział i szukał rozwiązania problemu, który go nurtuje. I chodziło właśnie głównie o architektów, naukowców, chemików, biologów, ludzi uniwersytetów. Taka cudowna substancja, która ma wspomóc naszą pomysłowość i możliwość rozwiązywania wszelkich możliwych problemów, znajdywania wyjścia z każdej opresji technologicznej. No i się okazało, że działa niesamowicie. Słuchajcie, ludzie, którzy odkryli sposób, w jaki się koduje DNA, odkryli to dokładnie podczas sesji właśnie w takich grupach testowych w Londynie. Człowiek, który wymyślił zasadę działania kwarcu, to żeby zastąpić właśnie lampy kwarcem i tak oto powstały małe układy stalone, które mamy w komputerach. Dzięki temu w ogóle mamy domowe komputery i możemy w ogóle słuchać i się w ogóle komunikować. Ta audycja może być nadawana. Też powstało dokładnie w grupie testowej podczas takiego tripu po LSD. Dokładnie wtedy ten pomysł się temu autorowi objawił. Zresztą była to grupa testowa prowadzona przez Timothy'ego Leary'ego i zresztą on dostał w ogóle w prezencie ten pierwszy mikrochip wyprodukowany, bo chyba dwa pierwsze egzemplarze zostały wyprodukowane i właśnie ten pierwszy dostał jako prezent na urodziny. Także dzięki temu mamy na przykład komputery i możemy się komunikować. Fenomen, prawda? Fenomen, proszę Państwa. I to były te grupy testowe. No i był właśnie taki pomysł, żeby zaprząć LSD troszeczkę do takich pomysłowych rzeczy, żeby zacząć to rozwiązywać. Jakiekolwiek mamy problemy, starać się rozwiązać na przykład w taki sposób. No i to jest jedna z takich podstawowych, że tak powiem, chociaż ciężko powiedzieć, czy podstawowych, no jest to jedna z takich właściwości LSD, która jest fenomenalna, o której ślad został w postaci bardzo dużej ilości właściwych wynalazków, które nas otaczają dookoła. Słuchajcie, łącznie z popularnymi komputerami Apple Macintosh, zdaje się. No, z iPodami, niektórymi takimi wynalazkami. Się okazuje, że często wynalazcy owych rzeczy, tudzież ludzie, którzy to wprowadzają na rynek, jak się okazuje, później przyznają się, że był to efekt jakiejś wizji, na przykład Trumi i PSD. Także w ogóle niesamowite historie są dookoła tego. Ciężko powiedzieć, czym właściwie jest LSD, no. Wracam do tej historii z kwasem. Myślałem, że jeszcze więcej troszkę newsów wam, że tak powiem, takich drobnych rzeczy wam puszczę, ale myślę, że to zostawię w ogóle na osobną audycję, słuchajcie, bo w ogóle ten moment, kiedy pojawiły się substancje psychoaktywne, kiedy w ogóle pojawiły się w latach 50. i 60. jest niesamowite, bo powstało masę rzeczy wtedy, jakby te połączenia
pomiędzy historiami, to co potencjalnie mogło mieć wpływ na jakąś inną sytuację, tak zwanie, można to chyba najszybciej opisać jako tak zwany efekt motyla, że gdzieś tam ktoś coś, to później ktoś komuś powiedział, ktoś wydał jakąś książkę, to dotarło do tamtego, tamten gdzieś pojechał w dżunglę, coś wyciągnął. Jest w ogóle niesamowita. Jakby ilość powiązań. Och, to w ogóle temat na osobną audycję, ale dzisiaj jakby będę się starał się tylko i wyłącznie dookoła LSD. No w końcu audycja urodzinowa. Także koniec tej zamoty. Wracałem do naszego gościa właściwie. No, dzisiaj ma urodziny. LSD oficjalnie 70. urodziny LSD 25, które zostało właściwie odkryte dla nas po 19.40 na rowerze, podczas jazdy na rowerze. Fenomen. Jest taka teoria Terence'a McKenny, zresztą nie tylko Terence'a McKenny, bo ona się gdzieś tam jeszcze pojawia, to jest w ogóle taka teoria, że gdybyśmy spojrzeli na tych wszystkich wizjonerów, którzy się pojawiali w historii naszej cywilizacji, łącznie z jakimiś Nostradamusami i tak dalej, i przepisali informację, która tam jest zawarta w postaci graficznej, czyli ilość wydarzeń, która się dzieje na jakiejś tam przestrzeni czasu i tak połączyli te wszystkie rzeczy ze sobą. Właśnie kiedyś o tym wspominałem, że to chyba nie raz i nie dwa. Że czasami wygląda tak, że te rzeczy, te punkty na grafie się spotykają. I w jednym miejscu historii się spotykają na przykład takie rzeczy jak wynalezienie jakiejś substancji, która jest niesamowita, która później zmienia los, w ogóle bieg historii świata. Tak jak LSD, które właściwie stało się początkiem internetu, stało się początkiem tego, że nastąpiła tak zwana rewolucja informacyjna, to co aktualnie mamy dookoła nas. A z drugiej strony, dokładnie moment urodzenia się, powstania tej substancji jest właściwie okupiony takim chyba jednym z najbardziej brutalnych aktów w historii, który się wydarzył w tamtym okresie czasu, czyli dokładnie powstanie w getcie, dokładnie w tym samym dniu. Często się okazuje, że jakieś fenomenalne historie dzieją się z reguły, znaczy fenomenalne w sensie i najbardziej brutalne, i często najbardziej odkrywcze, dzieją się dokładnie w tym samym momencie. Jest kilka teorii, które mówią, że właśnie jak na ironię, to substancje psychoaktywne i substancje zawierające wszystkie owe właśnie neurotransmitery działające z nami tak wizyjnie, otwierające nam, jak to się mówi, głowę, czy cokolwiek, słuchajcie, jakkolwiek by tego nie nazywać, często się pojawiają i mają w ogóle bardzo wiele wspólnego właśnie z takimi ciężkimi momentami w historii. No i gdyby tak się cofnąć troszeczkę do XVIII wieku, to do czasu niewolnictwa, to właściwie to jest to też taki bardzo spektakularny czas w historii ludzkości, kiedy wszystkie te dziwne substancje właściwie dopłynęły do Europy. Właściwie wtedy zaczynają się takie pierwsze raporty gdzieś z daleko wysuniętych miejsc w dżungli, na wyspach, gdzieś jakichś dziwnych, egzotycznych miejsc, zapiski o jakichś dziwnych substancjach, po których tubylcy mają kontakt z Bogiem, po których w ogóle wszyscy są okej, i takie dziwne zapiski, że nikt się w wiosce nie tłucze, że nie ma żadnych problemów psychicznych, że ci lokalni mieszkańcy są bardzo przyjacielscy i w ogóle jest wszystko bardzo miło, prawda? I masa takich zapisków trafiała do Europy. Jak na ironię, był to czas chyba największego barbarzyństwa, które było wykonywane poza Europą po to, żeby dostarczyć tutaj wszystkich tych rzeczy, które miały nas zrobić bogatymi. Nie jest taka teoria, która mówi, że te wszystkie rzeczy się trzymają kupy. Z tą całą teorią, czyli ten moment, kiedy się pojawił kwas i to, że dokładnie w tym samym miejscu jest taka największa rzeź podczas II wojny światowej, bo eksterminuje kawałek miasta, już tak oficjalnie, tak ekstremalnie bez litości, to dokładnie to też jest koniec pewnej, albo początek pewnej idei, czyli chwilę wcześniej umiera postać Bronisława Malinowskiego, faceta, który właściwie zburzył sposób myślenia w ogóle nauki, który też miał, że było zabawniej, no wcale nie miały niemały wpływ na to, że w ogóle te substancje się pojawiły, jak na ironię. Bo kto to był w ogóle Bronisław Malinowski? Bronisław Malinowski to był taki człowiek, który się urodził w Polsce w 1884 roku, po czym po studiach na bodajże Uniwersytecie Krakowskim postanowił wyjechać, wyemigrować z Polski do Anglii. Wyemigrował do Anglii, to było jeszcze przed I wojną światową, za czasów cara czy jakoś tak. No i tam obsesyjnie postanowił zostać częścią tak zwanego society, czyli wszystkich możliwych lokalnych klubów towarzyskich i zostać po prostu kimś, jak to się w dzisiejszych czasach mówi. No i Bronisław Malinowski nauczył się perfekcyjnie angielskiego. Był niesamowicie utalentowanym człowiekiem,
No ale nie miał nic za bardzo do roboty, to postanowił, że zostanie naukowcem i że zacznie badać zwyczaje dzikich ludzi. To była taka zabawa dżentelmeńska w tamtych czasach. Generalnie każdy, kto miał, każdy posiadacz fortuny, która powodowała, że nie musi wstawać rano do pracy, miał tak zwane hobby. Każdy z dżentelmenów. Także jednym z takich hobby było prowadzenie badań na jakiś konkretny temat. Najczęściej temat związany z odkrywaniem nowych światów, bo wiadomo, że czasy kolonialne. Atmosfera sprzyjała takim historiom, a wręcz buzowało. Także Bronisław Malinowski postanowił badać dzikie ludy. W ogóle Bronisław Malinowski stał się legendarną postacią i jest znany wszędzie na świecie. Jest to prawdopodobnie jeden z tych Polaków, którzy tak naprawdę są znani wszędzie na świecie. I to nie jest bynajmniej Lech Walesa, ponieważ Bronisław Malinowski stworzył dział nauki, który wcześniej przed nim nie istniał, a mianowicie antropologię, proszę Państwa. Nie było takiej nauki wcześniej. Wszystkie wydziały antropologii na świecie powstały dokładnie po Bronisławie Malinowskim. No i Bronisław Malinowski, słuchajcie, do czasów Bronka, jak ktoś pisał o dzikich kulturach i takich wysuniętych gdzieś na daleko poza cywilizacją miejscach, to z reguły opierał się na książkach, które napisał ktoś wcześniej, jacyś podróżnicy, na przykład w XV wieku, albo XVII wieku, albo jakichś przedrukach, albo jakoś tak. Siedział sobie taki gentleman w klubie gdzieś tu w Londynie, palił sobie fajkę pierwszy tytoń, słuchajcie, bez dodatków chemicznych, może palił czasami opium, często palił haszysz, siedział sobie w tym klubie z tą fajką, palił, co tam miał do palenia w tym klubie, przeglądał bibliotekę, która należała do klubu, po czym spisywał adnotacje z tych książek i w ten sposób dochodził do swoich wniosków, pisząc na przykład długie referaty na temat kultur w Australii, których nigdy w życiu na oczy nie widział i tak dalej. W ogóle była takie pojęcie, żeby cokolwiek zrozumieć, wcale nie trzeba tam być, tego widzieć, tego dotykać, w ogóle próbować nawet w ogóle mieć jakiegokolwiek kontaktu z przedmiotem badania. W ogóle, że najlepiej to nie mieć żadnego kontaktu z przedmiotem badania, wtedy jesteśmy bezstronni i wtedy nasze badania są najbardziej obiektywne i najbardziej rzetelne. Więc Bronisław Malinowski postanowił obalić tą tezę. I jako pierwszy z tych kolesi, inna sprawa, że chłopak, słuchajcie, nie miał wiele do stracenia, absolutnie, bo tak. Miał akcent z Europy Wschodniej w Londynie, a to nie było tak jak teraz. Teraz ten akcent, słuchajcie, jest bardzo fajny i wszyscy wiedzą, że chyba fachowiec, że jest okej. Dawniej, no nie wiem jak było, ale słuchajcie, obcy akcent, trzeba było należeć do society, także trzeba było jakoś zaistnieć. Także Bronek wpadł na pomysł, słuchajcie, że pakuje z gratami, bierze notatniki, znalazł sponsora, bo trzeba mieć sponsora, a Bronek był z Polski, Polska zawsze była biednym krajem i to nie jest dowcip. Bronek potrzebował sponsorów, znalazł, udało mu się. Inna sprawa, że był strasznym kujonem, słuchajcie, facet poszedł na Oxford i skończył go gdzieś chyba, nie wiem, miał z 300 czerwonych pasków na świadectwie, nie wiem, miał całe czerwone świadectwo. Facet był naprawdę nieprzeciętnie ambitny pod tym względem i strasznym kujonem, także słuchajcie, znalazł sponsora i postanowił, że zrobi badania w terenie. Więc zapakował notatniki, pióra, atrament, ołówki, szkicowniki, gacie, skarpety, maczetę, cokolwiek to miał do zapakowania. No i pojechał. I udał się na tak zwane Wyspy Salomona. No i zamieszkał tam z tubylcami. Prowadził, się okazało, to był niezły cwaniak, bo on prowadził dwa pamiętniki. Jeden był oficjalny, taki, który później oficjalnie prezentował, jako jedyny, który prowadził, oraz taki drugi zapasowy, taki prawdziwy, gdzie zapisywał wszystkie swoje prawdziwe. Znaczy nie tyle prawdziwe, ale po prostu wszystkie wspomniał, łącznie ze snami, że mu się śniło, że śni z tą dziewczyną, która tam jest z tego plemienia. No i się okazało, po latach opublikowano te jego chyba po... Bo tam była adnotacja, że on sobie nie życzy, żeby publikowano jego chyba pamiętników wcześniej niż ileś tam lat po jego śmierci, coś w tym stylu. Nie pamiętam. Chyba coś takiego było. Tu musiałbym się jakiejś specjalisty spytać, ale... Coś mi jakiegoś świerga... No, mniejsza o to. Słuchajcie, nie będę wymyślał Urban Legend. No, generalnie opublikowano w jakimś czasie po jego śmierci te pamiętniki, się okazało, że ktoś był niezłym draniem, tam sypiał z połową plemienia, gdzie tylko się dało. Miał na przykład wyrzuty sumienia z tego powodu, że śni mu się jakaś tam jego dziewczyna jeszcze tu z Europy, ale po chwili śni mu się tutaj jego dziewczyna z tego lokalnego plemienia. Okazało się, że miał dzieci w tym lokalnym plemieniu. Także jakbyście kiedykolwiek pojechali na przykład na Wyspy Salomona, to nie zdziwcie się, że... Mamy tam współrodaków, pół Polaków krwi i są to dzieci bezpośredniej prostej linii Bronisława Malinowskiego, który tam mieszkał przez parę lat. Słuchajcie, był kumplem chyba Tuwima, czy jakoś tak, czy jednych z tych romantycznych polskich pisarzy.
na początku poprzedniego stulecia, o których się uczymy w szkołach, kiedy jesteśmy w podstawówkach, czy jakoś tak. Nie pamiętam nazwisk, absolutnie. No ale miał takich kumpli i tam była taka historia, że on się nad tymi kumplami pokłócił, bo jak wybuchła pierwsza wojna światowa i Piłsudski zaczął formować legiony, to kumple do niego: stary, przyjeżdżaj na wojenkę, będziemy o kraj się bili. A koleś napisał: nie, ja tu dzikich badam. Może chodziło o jakąś dziewczynę wśród dzikich, nie wiem. W jego zapiskach się pojawia jakaś dziewczyna, taka dosyć intensywnie, także chłopak sobie siedział, pokłócił się z tymi pisarzami polskimi romantycznymi, został w dżungli, no i tak oto sposób, w taki oto sposób napisał swoją pracę o antropologii, o metodach badawczych, opisał swoje metody badawcze dzikich plemion, gdzie opisał, jak się zachowuje, kto jest szefem, przywódcą, i stworzył taką całą, próbował odtworzyć takie plemię na papierze po prostu. Właściwie o to chodziło. Na tyle je odtworzyć, żeby taki gentleman, później siedzący w klubie, mógł podnieść szklaneczkę z whisky i powiedzieć: sir, it's perfect. No i w ten sposób Bronisław Malinowski został w ogóle człowiekiem nauki, jakby odkrył nową metodę naukową, został po prostu kimś. Jego marzenie jego życia się ziściło i po prostu został chłopak kimś i stworzył nowy dział nauki, który się nazywa antropologia, i dokładnie zmarł w 1942 roku. I wszyscy kolesie, którzy tam sobie buszowali po dżungli, łącznie z Schulzem, który znalazł te rośliny, łącznie z tymi kolesiami, z Gordonem Watsonem i tak dalej, bo oni wszyscy tam sobie po tym buszu, to oni wszyscy według właśnie zasad badawczych, które miał właśnie Bronek. Witam Krawiec. Witaj, Mapecie. Witam hello. Cię w lesie. Hello. Jak sam poczuje, proszę pana? Zdrowie. No doskonale. To samo właśnie chciałem zapytać. Proszę pana, doskonale. Pogoda się zrobiła. Taka jak na kwasa właśnie. Tak jest. Słonko. Jak na kwasa. To znaczy, ja tam właśnie się nie znam, bo nie próbowałem nigdy kwasa, ale mam kolorowe sny za to. I słuchaj, wyobraź sobie, że śnił mi się kwas właśnie i ty, wiesz? No proszę bardzo, proszę tu opowiadać, bo taki sen w hiperprzestrzeni to koniecznie. Mało tego, jeszcze mi się tam w tym śnie była pokazana twoja wielka miłość do kwasa też, którą zauważyłem. Ulala. To jest, wiesz, taki osobisty sen, ja się waham, czy... No ale opowiem, słuchaj, tobie i słuchaczom. Najpierw, słuchaj, śni mi się Muppet, słuchajcie, Joker. Z beczką kwasa pod pachą. SLD tak zwane. Nie. Ale znaczy, to wszystko chcesz tak do ziemi. Dobrze mówię. Nie. LSD, przepraszam. No właśnie. Oh, 25. No ale słuchajcie, przy wodociągu z tą otwartą beczką kwasa stoi dookoła policja. I krzyczą tam do niego: rzuć to! Gleba! Co mówię? Gleba! No bo oni te dwa słowa właśnie znają. Rzuć to i gleba. No i tam... A Muppet Joker zdaje się w ogóle nie przejmować tym zagrożeniem i krzyczy: come on, hit me! Come on, hit me, guys! I policja wtedy faktycznie wyciąga broń, bo widzą, że jest wirus, i celują do Muppeta Jokera, krzyczą: freeze, bo się też amerykańskich filmów trochę naoglądali. Ale freeze to troszkę jak frisbee. No, ale wiesz, no tak fajnie brzmi, nie? No bo porównaj sobie, wiesz, gleba i freeze. Dokładnie. Freeze, son. Dokładnie. Ale wiesz, ja szkoda, że bo strasznie to po amerykańsku brzmi, a ja bym na przykład sobie pomyślał, że to było: excuse me, sir. To już bubi. Tak. Taki: excuse me, sir. Stop you for a second. Oh, hello, sir. Wiesz, i oni wyciągają tą, bo to takie polskie klimaty, to się we Wrocławiu dzieje na przykład, wiesz, tak przykładowo. I wyciągają tą broń, celują w niego, a Muppet Joker wtedy tam już tak na spokojnie trochę tam: come on, why so serious? Come on. No, już tak się spokojnie robi. Ja słuchaj, ale potem błysk, bo i jakaś taka dziwna, wiesz, zmiana, i widzę Muppeta Bane'a z najnowszego, wiesz, Batmana w takiej masce też. Słuchaj, ja powiem ci, że nie oglądałem Batmana ostatniego, bo nie, wiesz, bo ja nie oglądam filmu z przemocą, wiesz o tym od lat.
Mr. Tomasz. Miętki jestem, łamie się po prostu, wiesz, serce mi pęka, nie mogę oglądać takich rzeczy. Tom Hardy, tylko że ten Muppet Bane ma zamiast tego gazu jad w tej masce, ma kwasa, którego cały czas jest tam zapodawany przez tą maskę. No? I on zwiększa percepcję Muppeta Bane'a. On się robi strasznie cwany przez to, percepcję ma, wszystko wie. I w ogóle jest... Ty, słuchaj, ale... Panie Krawiec, ale ty nie... Powiem ci szybko taką historię, że w pomiędzy śnie, to tam jest szykuj dalszą część tego snu, czy ja tam przeżyję, czy nie, bo to wiesz, robię taką chwilę przerwy, entertainment. I był taki zespół rock'n'rollowy, który spotkał się z amerykańskim prezydentem w latach 60-tych. To były czasy właśnie eksplozji LSD i tak dalej, i tak dalej. Prezydentem był Richard Nixon. A zespół rock'n'rollowy to był zespół, który sprzedał wtedy najwięcej płyt i został, tak prezydent musiał go tak przywitać i w ogóle jak to, no wiadomo, sławni, prawda? No, no i, a że oni byli kompletnie dzieci kwiaty i kompletnie LSD i oni mieli taki pomysł, żeby właśnie Nixona nafaszerować LSD podczas tego spotkania, żeby i wzięli ze sobą masę właśnie kwasów, żeby mu tam wrzucić do wody, żeby podać tam papier, nie udało się, ale próbowali i oni chcieli właśnie w ten sposób zrobić i to był taki mit, że żeby wlać właśnie LSD do wodociągu wszędzie. I tylko, że jest ten problem, że ono się strasznie szybko utlenia. Jeszcze szczególnie jak jest chlor właśnie. I nawet jakbyśmy wlali, bo też o tym myślałem nie raz. A widzisz, dlatego to mi się śniło. Dokładnie. O tym myślisz. Dokładnie. Telepatia. Czyli taki kwasowy terrorysta właśnie, czyli dokładnie taki Bane. Dokładnie. I słuchaj, i ten Bane w tym samolocie, ja mieć fabrykę on, kwasu. On rozrzuca te kwasy z samolotu nad miastem. Man. I wiesz, i wspólnicy się patrzą tak, wiesz, dziwnie na niego, a on taki zadowolony, te kwasy tak rozrzuca wszystkim i mówi: "Oh, this SSD is yours." I rozrzuca te kwasy. I'm Sean Connery. Hello, I'm Sean Connery. No, on to właśnie tak mówił, wiesz, przez tą maskę, Tom Hardy. I tak i ty tak samo w tym śnie. Ja bym rozpylał LSD. Przeciął nisko, że zamówił jakiś popularny zespół, żeby dużo ludzi przyszło. Albo cyrk. Żeby dużo ludzi przyszło z dziećmi. I wtedy z dziećmi jeszcze. Dokładnie. I z samolotem na tym przeciął i rozpuścił. Rozpylił. Ty jesteś straszny, ale tamten w tym śnie też. Nie, no właśnie... nie wiem, czy właśnie zrobił sobie, bo są właśnie dwie... Sobie, bo tak, Bronek Malinowski pojechał do dżungli i on sam to wszystko jadł. I on właśnie przyjechał i powiedział: panowie, można jeść, to już jest nauka. Rozumiesz, jak jesteś w dżungli i dziki ci mówi: stary, mam tu, to jest taka faza, wsuwasz z nami? A ty myślisz: kurde, nie wiem, stary, bo tu, wiesz, badania robię, wiesz, nie wiem, w ogóle wrócę do pracy, to mnie zaorają, nie mogę takich... A Bronek pojechał i mówi: nie, stary, teraz możesz śmiało, teraz możesz z nimi tripować, teraz to nauka, śmiało, to się nazywa antropologia teraz. Śmiało, dajemy. No to wiesz, a u mnie z kolei, wiesz, no dalsza scena, wspólnik się pyta tego Muppeta Bane'a, taki zdziwiony, że on te kwasy rozrzuca i tam: what are you doing, man? What are you fucking doing, man? Tak się, wiesz, no dziwują ci wspólnicy, już go tam chcą bić, a wtedy wkurzony Muppet Bane chwyta się twardą ręką zuchwalca za gardło i mówi: o! Chciałem to zrobić na odległość. You should have respected my authority. Your punishment must be more severe. I wyrzuca go z tego samolotu razem z tą otwartą walizką kwasów. Nie miał biletu. Rozsypują. Nie miał biletu. Dostał bilet w jedną stronę razem z tymi kwasami, które się rozsypują nad miastem i słońce. Wiesz, mam ostatnią scenę. Ostatnia scena wygląda tak, że jest taka mała dziewczynka, która wybiega tak z domu, mama ją wyciera bonet po obiadku, i ona tak sobie wybiega z piłeczką i lizakiem w ręku tak na ulicę i tak piłka wypada, tak się przetacza przez ulicę, tak już zwolnione tempo i to dziewczynka sobie tak biegnie po chodniku w takie klasy. La 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 la. I tak sobie biegnie i tak zwalnia i piłka leci i tak widzicie, jak taki kwas jeden opada i dziewczynka go bierze tak na palc i połyka. I tak się kończy film.
I wtedy ukazuje jej się Miley. Nie, koniec. Już jest tylko koniec. Napis koniec, nic więcej. To zostawiamy właśnie z takim jeszcze pogłosem, jak w horrorach. To jest ten moment, kiedy nie wiesz, czy będzie następna część, czy jak dużo będzie następnych części. Może w ten sposób. No, czy no. Będzie tylko 7, czy 13, jak zwykle, no nie? No tak, takie niedomówienie, bo nie wiadomo, czy zjedzą tam, czy nie, kwasa. Dokładnie, nie. Czy zje, czy na przykład, nie wiem, cokolwiek się z nią stanie, prawda? I co dalej będzie? Bo to wiesz, nowa postać, nową serię można od tego. No ja w tym śnie to pobiegłem tam oczywiście, jak rozrzucał te kwasy i też tam, wiesz, ze wszystkimi chciałem się nałapać. Bardzo ale dobrze. Tak wszyscy się rozpychali, wiesz, te kwasy, ale tam cała garść była. No, także taki sen, widzisz, jakiś taki połączony sen dzisiaj. Widzisz. Bardzo dobrze, bardzo doskonały ten sen, no bo słuchaj, nie zapomnij, że są to 70. rocznice, znaczy 70. urodziny kwasa i w ogóle może powinieneś pomyśleć o jakimś kwasie, wiesz, w dzisiejszych czasach, Secret, nie będę powtarzał. Tak, jak to kiedyś powiedziałeś, w Polsce łatwiej kupić czołg niż kwasa, tak? Ale wiesz, są jeszcze bitcoiny, tak, tam można, wiesz... To poczekam, aż skoczą 10-krotnie, to sobie kupię 10 razy tyle kwasu. Skaczę. Chyba tak. Jeżeli będzie skakał, jak kangur. Tak jest. Po kwasie. Ale widzisz, no niestety, czy będziesz Jokerem, czy będziesz Bane'em, zawsze się pojawi potem jakiś komisarz Żenada na czarno ubrany, z czarną pelerynką, w czarnych rękawiczkach, w czarnym hełmie i powie: I'm Batman. Give it to me. Oddaj tego kwasa. Złoczyńco. No co ty, nie jest tak źle. Ponieważ ja jestem Batman. Mówisz, że aż tak było tak w tym śnie? Może wiesz co, ja po prostu nie oglądam Batmana, także jestem troszkę z dala od takiej kultury ludzi, którzy biegają w rajstopach po budynkach i długo się po pyskach. No ale widzisz, no kwas jest zakazany i niestety, no jak coś jest nielegalne, to wcześniej czy później pojawia się Batman. No niby tak, ale to jest ciągle to pytanie, czy wydaje ci się, że na przykład wszyscy powinni mieć dostęp do kwasa, czy wydaje ci się, że tylko wybrani, tylko elita... Być może nie jest to tak dla wszystkich, żeby to dobre było, gdyby masowe. No ale słuchaj, było, chciałbyś... Że tak powiem, jak Kononowicz. Pójść do sklepu, ale wiesz, masowe w sensie kończysz 21 rok życia, jesteś dorosłym obywatelem, to jest sklep, masz pełną informację na ten temat, proszę bardzo. Czyli co? Czyli ty raczej byś tą beczką wlał do wodociągu jednak. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że dla dorosłych ludzi tak. Zobacz, przecież wychodzą, kupują 3 butelki wódki. To się dzieje, bo już po jednej. Ale czy to nie jest, czy to nie może być taka jakaś, nie wiem, wiedza tajemna trochę? Nie, taka, w sensie, że wiesz, nie dla każdego. Powiedzmy dla 15%, dla 25%. No właśnie tak się zastanawiam, czy... No właśnie tak się zastanawiam nad tym, krawiec. Dla 100%? To... Ty mówisz, że dla 100, tak? Ja właśnie się zastanawiam nad tym, czy to musi być koniecznie wiedza. Skąd się to bierze, że nam się wydaje, że to jest, że to w ogóle powinna być jakaś wiedza tajemna? Takie główne pytanie. No to pytanie. Dobra, to zamknij oczy na chwilę. No dobra. Okej? Okay? No. Tylko dzisiaj możesz kupić 10 kwasików w cenie 20. Tylko teraz kupujesz parę kwasików i dostajesz jeszcze parę kwasików. U nas najtańsze kwasiki. Teraz kwasiki dla każdego. Proszę Państwa, najlepsze kwasiki tylko u nas. No i co, chciałbyś, żeby tak było? Ale słuchaj, no nie musisz reklamować. No przecież jak pojedziesz do tej Holandii, to przecież nikt ci w radiu nie reklamuje. Najlepszy coffee shop, najlepsze zioło, wpadnij do nas. No niby nie, nie ma tego. Masz po prostu zakaz reklamy. No tak jak alkohol jest na przykład zakazany, tak jak fajki są w wielu miejscach zakazane reklamowanie, ponieważ normalne jest to, że taka reklama, wiesz, ładnie zrobiona, bardzo ładnie zapamiętywana przez dzieci i działa. Człowiek później dorasta i nie dlatego trzyma tego Malborasa w ręku. Dobra, słuchaj, zobaczymy, jakim jesteś kwasowym radykałem. I don't know. Od jakiego wieku jest dostępny kwasik? Od 12 lat. Strzelam. No nie, powinien być, myślę, że normalnie, wiesz, 21, jakoś tak. A, dla dorosłych. I to takich dla dorosłych 21. Dokładnie.
Absolutnie. No i słusznie, tu się zgodzę w zupełności. No i wiesz co, dzisiaj sobie tak myślałem nad tymi substancjami, wiadomo, urodziny 70. i tak dalej, i tak dalej. I sobie na przykład tak myślałem o lokalnym mieście, gdzieś tam wysyłałem jakieś maila, coś tam sprawdzałem, gdzieś gazeta mi mignęła wokół i sobie przypomniałem, że jest zjawisko na przykład takich polityków albo kogoś takiego. I sobie uświadomiłem, pomyślałem, zaraz, gdyby tak spojrzeć, jak ci ludzie, którzy sobie tak spokojnie mieszkają, się schodzą, tam na przykład taką częścią w ogóle rytuału całego, że wszyscy się schodzą i że ci wodzowie się dają z szamanami, z wojownikami i tak dalej, wszyscy dribują, wszyscy idą na dużego dripa, siadają w tej moloce, wszyscy wrzucają tego swojego kwasa i dopiero później wracają do roboty. I nie ma problemów z tym, żeby na przykład było troszeczkę jak u nas, także wiesz, że jakiś szef padnie na pomysł, że opyli na przykład własne plemię chemią, która wytłucze połowę chemii, połowę tego plemiona. No lepsze, tak jak sobie wyobrażam, takie dwie opcje, że pierwsza to spotykają się i wrzeszczą na siebie, czy pałami się napieprzają, żeby no coś... No dokładnie, tak, od razu wojnę jakąś taką, tak, jak to w Europie, jak to zwykle, nie? Po mordach, tak. Ja. Albo taka opcja numer dwa, że spotykają się, siadają sobie na pniaku kwasika? I... Kwasika? Man. Albo tak, wiesz, kwasika? Take it down, dude. Man. I oni się tak spotykają i tak sobie raz na pół roku, czy jakoś tak zależy, wiesz, jak często się widują te plemiona, ile mają tych uroczystości. Z reguły jest tak, że oni pracują tylko przez pół roku, a drugie pół roku się imprezuje. Także to drugie pół roku siedzą ze sobą, wiesz, no i inna sprawa, że chłopaki z dziewczynami muszą się spotkać, a z reguły jest zakaz, takie tabu, żeby nie brać dziewczyn z własnego plemiona za żony, bo może być, wiesz, może być siostrą. I żeby tych genów tam nie mieszać w ten sposób, żeby zawsze to była bardziej dziewczyna z innej wioski. Także no trzeba te pół roku na imprezie tam się pobujać troszkę, żeby, wiesz, jakąś fajną dziewczynę poznać. No a wodzowie w międzyczasie, imprezka i cała reszta. No właśnie, i to trzeba być tu sprawiedliwym, kurczę, no bo skoro jedni mogą sobie imprezować przy wódce, czy przy czymkolwiek tego typu i mieć jakieś inne klimaty i tematy do rozmowy, na przykład... Idę sobie, kurwa, co, wczoraj, wkurwiony jestem, ja pierdala, co, no i maludzi coś na sobie, albo można, wiesz, w fajniejszym klimacie się spotkać i innej używki spróbować, takiej bardziej specyficznej. Proszę pana, ja to absolutnie się zgadzam i tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach nasi politycy, to jak ci dżentelmeni w tym klubie towarzyskim jeszcze ze czasów sprzed Bronka, jeszcze zanim ta nauka powstała, zwana antropologią. A powiedz, Mapet, w ogóle tak o kwasie coś dla tych, co mniej się tak, co się zupełnie w tym nie orientują. To jest papierek, tak? I nawilżony jest? Taki, słuchajcie, mówię, ma różne... O popularnym takim. A rozumiem, w ogóle przepraszam bardzo, że w ogóle nie wspomniałem. Słuchajcie, najczęściej, przede wszystkim pierwsza rzecz, bo ciężko jest, tak jak powiedziałeś, krawiec, ciężko jest kupić kwasa. Często jest tak, zdarza się, nie wiem jak często, nie wiem jak nieczęsto, bo jest to wszystko oczywiście nielegalne i nikt tak naprawdę nie robi badań, nie wie i tak dalej. Często zdarza się, że to nie jest kwas, tylko substancja bardzo podobna do kwasu chemicznie, ale to do końca nie jest kwas i to nie działa dokładnie w taki sam sposób. Też są, też człowiek tripuje i tak dalej, ale są to troszeczkę minimalnie inna substancja, także, a to minimalnie robi dużo, bardzo dużo czasami. Czasami jest to zepsuta chemia i tak dalej, także dobrze jest mieć pewne źródło przede wszystkim, wiedzieć, że jest to takie LSD, a nie podróba LSD, o którą bardzo łatwo w dzisiejszych czasach. Jest w kilku postaciach, z reguły najczęściej jako nasączone takie małe kartoniki papieru, nadrukowane, co jest to nadrukowane. Właśnie często nazwy pochodzą od nadrukowanych obrazków, na przykład Hoffmany, to jest takie LSD, które ma nadrukowany wizerunek góry i takiego człowieka nagiego na rowerze. Popularnie się mówi właśnie na takie druki Hoffmany. Granik, taka specyfika właśnie tej używki, że nazwa kwasu zależy od tego, jak zostały kartoniki wydrukowane. Na przykład, że się drukuje budę, drukuje się taki duży kartonik. Chcecie, że wam powiem, bo jest to bardzo specyficzna sprawa. Tak będę trochę... Spróbuję opisać coś radiowo, krawiec. Myślę, że mi się uda? Powinno. No, no. Okej, okay, no więc wyobraźcie sobie 4 cm, znaczy taki kwadracik, kartonik 4 cm na 4, jak znaczek pocztowy, który jest zadrukowany jakimś obrazkiem. I od tego obrazka bierze się nazwa danego kwasa bardzo często i ten kartonik jest ponacinany, tak jak znaczki pocztowe są ponacinane, jakichś dużo w bloczku. To jest taki bloczek i każdy z tych ma mniej więcej po, nie wiem, czasami 7 mm i jakoś tak, takie małe kwadraciki. Także na takim jednym, nie wiem, 3-4 cm są jakieś 9, przepraszam, na szerokość chyba 5, czy jakoś tak, 5 na 5 czasami kartoników. To zależy, jak
takie spocięte, no ale coś takiego, takie małe papierowe. Także można sobie tak elegancko oderwać i to pincety, nie trzeba ciąć nożyczkami na przykład. Taka specyfika. I to zazwyczaj są takie śmieszne obrazki, nie? Na przykład jakiś... No właśnie Bart Simpson tak. Właśnie Budda, baba na rowerze. Czy to są takie smaki, że Budda smakuje trochę inaczej niż Bart Simpson? To jest chyba autosugestia, a chodzi o to, jak są nasączane. I chodzi o to, że chodzi o właściwie intensywność oryginalnego materiału, bo oryginalnie kwas jest zawsze w płynie. Jest to przejrzysty, bezbarwny, bezzapachowy płyn. I chodzi o to, że jak, znaczy, no mam wrażenie, jest taki lekki posmak przy dużych ilościach. Tak, na mój smak to ten kwasik smakuje tak bardziej Bartem Simpsonem niż Buddą, ale... Ale dokładnie. Ja podejrzewam zawsze, że to bardziej od farby drukarskiej się bierze ten smak niż od kwasu, taka jest moja opinia. I ten kartonik jest po prostu nam nasączany w tym kwasie i zależy od mocy tego oryginalnego kwasu, który jest z reguły w butelce czy z nakrapiaczem, takie jak kropelki trochę do oczu. Bardzo często tak to wygląda. I zależy tego, jak jest mocny oryginalnie, przy czym ostrzegam, że LSD bardzo łatwo się utlenia, także na przykład, żeby je przechowywać, trzeba najlepiej przechowywać je w zamrażarce poniżej minusa stopni Celsjusza, czy jakoś tak, bo generalnie bardzo szybko się utlenia, trzeba je hermetycznie zamknąć, żeby nie miało kontaktu z powietrzem, no i żeby nie miało kontaktu ze światłem, to wszystko. Nie polecam przechowywać w ciepłych miejscach z bezpośrednim kontaktem do atmosfery. Tylko teraz nowa promocja kwasów o smaku porzeczkowym. I są jeszcze w kropelkach właśnie. W Biedronce. Słuchaj, bo ty wspomniałeś o tym, to jest cukier. Bierze się kostkę cukru i się zakrapia kropelkę na kostkę cukru. To jest taki klasyczny przykład LSD na przykład. Są jeszcze w kryształach LSD, się spotkałem z tym, że są w skrystalizowanej formie. No tak są, no jak tabletka wygląda może w ten sposób. I to się takie malutkie kryształeczki przyjmuje. Są też w tabletce. Tabletka jest nasączona LSD. Bo właśnie ciągle chodzi o tą substancję, o to, żeby tą substancją coś tam nasączyć, żeby ją zawierało. Bo to jest praktycznie płyn, który się bardzo łatwo... I substancja, która w tym płynie, która się bardzo łatwo utlenia, to chodzi o to, żeby ją skleić przez jakiś czas, wiesz. Dostarczyć do twojego organizmu w jakiś sposób, zanim ci wyparuje i to wszystko. Zażyj magiczne kryształy, a ujrzysz samego siebie. Spotkasz samego siebie ze samym sobą i poznasz prawdę o sobie od samego siebie. Wow. Ja to wszystko nagrywam, to wszystko później poużywam. Ja z tego próbuję później jingle będę promował. Ale to było mądre. Ale to wyszło. Masz to? Mam, cały czas mam. Także spoko, ja cały czas nagrywam. Także przypominam wam, że słuchacie Hiperprzestrzeni, a dzisiaj jest audycja urodzinowa, bo są 70. urodziny odkrycia LSD. Jak użytkownik LSD, no po prostu muszę taką audycję zrobić, także ja po prostu na musie. Absolutnie. Ja jako osoba niewtajemniczona, tylko się tutaj filozuję sobie na temat LSD. O, może tak. Dokładnie. Słuchaj, a ty co słyszałeś o LSD? Czy w ogóle, bo zauważyłem, że jest strasznie dużo propagandy na ten temat. Są jakieś w ogóle informacje w Polsce, czy też... Nie wiem, wydaje mi się, że w takiej powszechnej opinii, nie, to kwas jest po prostu czymś, co ci daje jakąś nieziemską jazdę, taką z hipisami to związane jest, i kolorki, i żółta łódź podwodna, i Beatlesi, wiesz. Kurde, takie jakieś... a tam wiesz, tak, a wiesz, że na początku to tam po prostu normalnie tacy kolesie w garniturach z uniwersytetu, z Wydziału Chemii, Biologii, Fizyki. No to ludzie na pewno sobie tak tego nie wyobrażają w powszechnej opinii. W kitlach takich białych, tak. W laboratorium. Poważnie. No, z doktorem się kojarzy już bardziej, nie? No. Z naukowcem. Albo ze skwaszonym doktorkiem Timothym Leary. Tak. To ciekawa postać, ale na osobny odcinek, bo to w ogóle o Timothy Leary'm to jest dużo... Barwna postać. Dużo zrobił. No i to właśnie był koleś, który stał też na stanowisku, żeby... Bo on zaczął od tego, że zaczął od kliniki, żeby właśnie... Że tylko grupa ludzi, że może nie wszyscy i nie naraz. Później robił te doświadczenia z tym, że odkrył, że LSD bardzo pomaga w leczeniu nałogów takich jak alkoholizm i uzależnienie od heroiny, no i generalnie w ogóle uzależnienie od opiatów i w ogóle depresje i stany maniakalne, jakieś tego typu historie. I kiedyś okazało, że to jest świetnym lekarstwem, stwierdził, że wow, wszyscy muszą, że chyba lepszym pomysłem jest, kiedy wszyscy będą tego używać. A nie kiedy tylko nieliczni będą mieli do tego dostęp. I on właściwie był
w pewnym momencie jakby odwrócił się na drugą stronę, a też nie do końca, bo ówcześni mu, słynny pisarz Ken Kesey, kojarzysz film Lot nad kukułczym gniazdem na podstawie książki? Tak, tak, bardzo mi się podobał ten filmik. Wiesz, że właśnie to jest książka Kesey'ego, która i bohater jest po kwasie, jakby cała, w filmie tego nie ma, ale w książce jest, on po prostu rozdaje kwasa wszystkim tam w szpitalu. I dzięki temu wszyscy wracają do siebie i zaczynają być normalnymi kolesiami. I ci wszyscy, wiesz, idą, zabiera ich na ryby i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro w filmie tego nie ma, to taka taki brzydki zabieg trochę. No taki bardzo brzydki zabieg, bo chodziło właśnie o to, chodzi, że właściwie książka opisuje taką historię. Także Lot nad kukułczym gniazdem, tak? Dokładnie. Fajny film. Taki spokojny bardzo, o człowieku, nie? Taki wielowymiarowy, no ciekawy scenariusz, czy ci... Nie będziemy tutaj. Zostawiamy wam z tym filmem, sami go obejście, nie będziemy wam tu zdradzali żadnego finału ani tytułu. Jest ciekawy. W ogóle książka, polecam oryginalnie książkę, Lot nad kukułczym gniazdem. I ten kolej z kolei z grupą bitników pisarzy stwierdzili, że w ogóle kwasa natychmiast trzeba rozdać wszystkim i natychmiast wszyscy muszą zażyć, wtedy świat będzie naprawdę okej i zdrowy. No i oni właśnie, wiesz, wynajęli autobus, pomalowali sobie, zrobili taki cały, to jest bardzo znana historia, jak tym autobusem postanowili rozpropagować LSD i oni byli tacy bardzo otwarci, to w przeciwieństwie do Timothy'ego Leary'ego, który dalej powiedział, że wszyscy powinni używać, ale on, że set and settings, że medytacja i tak dalej, a oni tak na żywioł, tak po prostu złapaliby cię na ulicy Krawcze i dokładnie koło się wjeżdżali takim autobusem do miasta, wstawali, band grał koncert, ludzie się schodzili dokładać, co w ogóle się dzieje, no i na koniec koncertu rozdawali kwasa, więc proponowali właśnie, że to jest acid test i oni właśnie w tym momencie rozdają kwasa, wtedy było kompletnie legalne, no i rozdawali wszystkim tym, którzy chcieli kwasa. Zaraz po koncercie. No często band grał dalej, wiesz, takie wyprawy, odwiedzanie takie, wyobraź sobie taki kolorowy autobus z hipisami, przyjeżdża do polskiej wioski. No proszę. Rozumiesz, to jest dokładnie taką sztuczkę zrobiło właśnie, wiesz, polska wioska w dzisiejszych czasach niewiele się różni od, wiesz, tamtejszych amerykańskich wiosek, no co, no może troszkę bogaci, może mieli Cadillaca na przykład, ktoś miał do jeżdżenia, a nie po prostu traktor Ursus, ale generalnie mentalność ludzi, wiesz, to sama, no nie, że bardziej do lokalnego baru na browara, albo na wódeczkę z sąsiadem niż na kwasa, a tu przyjeżdża do ciebie autobus, koło się rodzają kwasy i mówią, hej, to jest coś nowego odkryliśmy, można żyć w inny sposób. A co w człowieku zmienia tak dokładnie kwas? Jakbyś miał tak wytłumaczyć to w prostych jakoś słowach, bez, wiesz, bez wdawania się w jakąś tutaj... No, chyba dystans, wiesz, lirykę. Co, dystans spojrzenia na siebie i jest to taki dystans, którego no, jakby ciężko w inny sposób tego dystansu się nie da osiągnąć. Nie wierzę w to, że człowiek w tak zwanej tej współczesnej cywilizacji, w której mieszkamy, możemy tak usiąść i medytacją osiągnąć taki stan. Absolutnie niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Trzeba wrzucić takiego kwasa. Ta chemia musi trafić do połączeń neuronowych. Musi to wszystko podróżować po naszej głowie, wykonać swoją robotę. Jest to tak specyficzny dystans do rzeczywistości, który powoduje, że no inaczej patrzysz na świat dookoła, bo już masz, nie wiem, masz większy dystans. Czyli na przykład mniej się przejmujesz pewnymi sprawami, a pewnymi sprawami się już w ogóle nie przejmujesz na przykład. Albo lepiej zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, co jest bardziej istotne w twoim życiu, co powinieneś lepiej robić, co generalnie bardziej ci sprzyja, jest mniej autodestrukcyjny, z czym się lepiej czujesz. Empatia. Przede wszystkim na przykład pojawia się bardzo duża ilość empatii, czyli życzliwości do ludzi. Przede wszystkim w ogóle głównie życzliwości do ludzi. A czy można zamiast słowa empatia użyć na przykład słowa dobrotliwość? Można. Taka dobrotliwość po prostu dla ludzi. Jakby zrozumienie. Nagle przynajmniej moje spostrzeżenie jest takie, że wiesz, wychodząc niejako z siebie, jakby zauważam, że nie jestem tu jedyny, że są jeszcze inni ludzie, wiesz, tak jak traktuję siebie, to fajnie bym potraktował wszystkich, bo inaczej to nie zadziała. No i takie, wiesz, takie bardzo, jak na ironię, takie bardzo proste, w bardzo mistyczny sposób, ale bardzo proste, bardzo życiowe refleksje. I to w takie wszystkie oczywiste sprawy, które każdy oczywiście wie, każdy to zna od dziecka, ale nikt tego nie robi. I nagle się okazuje, że wow, że masz taką substancję, która trafia do twojej głowy i nagle bardzo łatwo pomaga, przynajmniej taka jest moja opinia, pomaga zacząć realizować te sytuacje, o których zawsze wiemy przez całe życie, a nigdy ich nie robimy. Pomaga po prostu je robić.
i tak znajdować jakby sposób, albo własną, budować własną metodę na robienie tych rzeczy. W sumie do tego się sprowadza. A co to z tym może, robimy? Wiesz, skoro wypowiadasz się w takich superlatywach, to powiedz, czy jakieś wady są na przykład, czy można sobie tym zaszkodzić, jak za dużo się na przykład tych kwasów bierze, albo czy nie dla wszystkich faktycznie, bo jednemu całkowicie odwali na przykład w jakimś złym kierunku, czy są jakieś złe tutaj rzeczy? Wiesz co, to chyba jak z każdą rzeczą, to ja, o, jak przesadzić ze wszystkim, to jest dokładnie ten sam problem. To chodzi bardziej o osobowość, są ludzie, którzy są w stanie się zaorać dosłownie wszystkim. Cokolwiek im podłożysz pod nos, to ich zniszczy, bo ponieważ mają taki bardzo autodestrukcyjny tryb życia i właściwie to chyba wiesz, o co mi chodzi. Czyli jak to się dawkuje, w jakich ilościach? Jak już kupujesz, to i tak kupujesz już podzielone, podawkowane, także nie musisz się tym martwić, także dowiesz się, jak będziesz miał to w ręku. Także to jest taka informacja, którą i tak nie ma czegoś takiego uniwersalnego, bo nigdy nie wiesz, w jakiej formie. Ja na przykład nie mam pojęcia, w jakiej formie uda ci się kupić, jeżeli na przykład ktoś będzie sprzedał ci kostkę cukru, tutaj wpuścił 3 kropelki, a nie jedną, albo 2, rozumiesz, to wszystko zależy od tego. I jak mocne były te kropelki, czy tam było tam na przykład na tam centymetr sześcienny, tam 100 ml, tam 300 i ile, i jak mocny kwas, czy zwietrzały, czy nie. Techniczna sprawa to jest zupełnie inna historia, bo techniczna sprawa zawsze zależy od warunków i sytuacji, w której jesteś. Należy po prostu uważać na świrów, no i tyle. To tak jak wszędzie. Wyobraź sobie, czy znasz wariatów, którzy łapią za butelkę z alkoholem i co się wtedy dzieje? To jest dokładnie... No jasne, no pewnie, że tak. Wiesz co chodzi, jest bardzo... Oczywiście jest statystycznie mniej, bo się okazuje, że tam, wiesz, badania naukowe mówią, tam nie tyle badania naukowe, bo tam, wiesz, tak brzmi po prostu poważnie, tak z dupska. Badania naukowe, po prostu wziął i coś zrobił. Tak statystycznie, ja bym... wiesz, tak ci skończę, tak statystycznie... Wygląda na to, że na 100 osób, która sięga po mocny alkohol i 100 osób, która sięga po LSD, porównywano statystycznie wyniki tej grupy. Na 100 osób, czy tam na 1000 osób po LSD może ci się trafi jedna osobowość, która ma takie ciężkie problemy ze sobą, której nie powinieneś dawać LSD, zanim jej nie powiesz, bo no wiesz, facet jest wariatem na przykład. Alkohol powoduje, że właściwie ileś tam ma 10 osób na 100 już ma ten syndrom. Także statystycznie jest w ogóle nieporównywalne. Okazuje się, że i tak LSD jest jedną chyba z najbardziej bezpiecznych substancji medycznych, bo to jest właściwie lekarstwo od tej strony, jakiekolwiek może istnieć na świecie. Jest o wiele zdrowsze od wszelkich możliwych legalnych używek, jak na ironię. Tak no to tak. No z marihuaną też trochę tak jest, że zdrowsza jest od fajek i od wódki, a niedozwolona. No, ale, no to czyli powinno być to może tak dostępne na pewno u psychologa, nie? I pewnie jest. Ja z tego coś tam się słyszało, to wiesz, od czasu do czasu. No nieważne, ale myślę, że stosują po prostu, no i tyle. No. Mimo że nielegalne, to bo to świetnie działa, no i psycholog o tym wie, jak jest jakiś cięższy przypadek, to można właśnie, no kurczę, a jak się zastanowi, czy lepsze to niż elektrowstrząsy, no wiesz to... Wiesz co, posttraumę tym leczą, tak nieoficjalnie, na przykład w Izraelu, jak te dzieciaki po wojsku, które tam strzelają do tych, wiesz, do wszystkiego, co się rusza i później muszą sobie z tym poradzić, to się okazuje, że tak nielegalnie, tak rząd jakby przymyka oko na te, jak te dzieciaki tam, wiesz, rzucają kwasa czy jakoś tak tam, bo wiedzą, że jest to, że dzięki temu zwiększają szanse tego, że sobie poradzą z tak zwanym post-traumatic disorder, czyli ze stresem pourazowym, tak? Bo chodzi właśnie o ten stres pourazowy, który się pojawia po byciu w wojsku, przynajmniej w takim wojsku. No bo jak pojawia się ten dystans bardzo duży, to faktycznie musi to pomagać na różne traumy, nie? Dokładnie. No może spojrzeć na siebie troszkę inaczej i może rozwiązać swoje własne problemy tak już bez dramatu. Nie wiem, no bo... No, tak. No bo sobie wyobrażam, że dwie metody. Jedna to psycholog no pracuje długo z klientem i opowiada mu coś tam i leczy go, a tu mamy jakby coś, co po prostu ci wykasuje z głowy i farmakologicznie bardziej sprawi, że znikną ci jakieś przykre
sprawy tam, tak? Nie, czy to w ten sposób działa? Właśnie nie wiadomo, czy fizycznie, farmakologicznie, bo w sumie jest to jakaś tam chemia w głowie, która powoduje jak działanie, tylko jestem zbudowany. Krzywdy ci nie robi. No krzywdy ci nie robi, nie. Ale działa jak lek taki faktycznie, ale taki po prostu, który ci wykasowuje, taki format, nie? Dokładnie, tak wiesz, nie tracisz pamięci, nie jest jak w jakimś dziwnym filmie science fiction. Wszystko jest okej, dalej pamiętasz, jak się nazywasz, wiesz, skąd przyszedłeś i dokąd idziesz. Tylko tyle, że dostajesz taką opcję poukładania sobie wszystkich, jakby zrzucenia tego z głowy, rozłożenia na biurku przed sobą i poukładania w notesie, tak jak lubisz. Bo tak jest strasznie dużo mistyki dookoła tego LSD, właśnie dlatego, że jest nielegalne, takie jakieś mistyczne, religijne doznanie, jasne. Bo jakby ten cały proces jest taki dosyć mistyczny. No, jak opisać na przykład proces, kiedy człowiek nabiera dystansu do samego siebie? No właśnie. Rozumiesz. Ale tak naprawdę koniec końców wydaje mi się, że to jest taka zwykła, że tak powiem, chłoporobotnicza sprawa. Tak po prostu wziąć, wyjść z siebie, troszkę dystans. Rozumiem tą fascynację i te wszystkie historie z tymi mistycznymi rzeczami i tak dalej, bo używam LSD regularnie, tak jak powiedziałem, i naprawdę wiem doskonale, o co chodzi, przynajmniej u mnie. Też odczuwam pewien etap mistycyzmu, wszystkie te czary mary, wszystkie hokus pokus, ale generalnie to jest jedna sprawa, ale oprócz tego wszystkiego właściwie tak naprawdę wszystko pomaga, służy temu, żeby stanąć obiema stopami twardo na ziemi. Właściwie temu służy kwas. Co jest w ogóle fenomenalne w tym wszystkim. No, ale to ciekawe, co powiedziałeś o tym właśnie, że ludzie patrzą na to jak na czary, a to jest, ma to tą swoją też farmakologiczną stronę i jest to, trochę to na podobnej zasadzie działa co elektrowstrząsy, które ci też wykasowują z głowy coś, tylko że w brutalny i barbarzyński sposób, a tutaj wiesz, po prostu delikatnie i... Właściwie nawet ci nie wykasowują, tylko doładowują, bo efekt jest taki, że aktywizują strasznie mózg i zaczyna się budować dużo ilość połączeń neuronowych. To też neurotransmitter LSD tak naprawdę. I taki dosyć poważny neurotransmitter. I jak to się zaczyna budować, to te wszystkie części w mózgu, które tam produkują, podobnie jak psylocybina, następnego dnia dużą ilość szarych komórek. Tak fizycznie, czyli generalnie następnego dnia po tripie jesteśmy mądrzejsi. Mamy więcej szarych komórek. Generalnie przedłuża żywotność szarych komórek, które tam gdzieś funkcjonują, gdzieś w środku naszej głowy, praktycznie dwukrotnie. Czyli na przykład informacja, która jest zapisana, jest lepiej kodowana, lepiej rozsyłana. Nie mam pojęcia, po prostu generalnie jest więcej i lepiej i zdrowiej, jak się okazuje, dla głowy. Tak nawet czysto biologicznie, że po prostu jest czegoś więcej, wiesz, że tam wziął naukowiec, sprawdził głowę, że pan ma tutaj więcej teraz tego. No. Rozumiesz. Tutaj też ja już będę się powoli ewakuował, żebyś mógł jeszcze poprowadzić audycję trochę. Może się spotkamy na wieczorowej zapraszam, porze. Zapraszam na wieczorową. Będzie. Zapraszam. Będzie, będą sny i tak dalej. Także zapraszam na wieczorową. No to jeszcze tak jak są sny, to od razu jak powiedziałeś sen, to wybuchło mi w głowie i... Słuchaj, to poczekaj z tym, poczekaj z tym do wieczorowej pory, poczekaj z tym do wieczorowej pory. To jest jakąś kawkę, jakiś rzęsy, wiesz, uspokójmy emocje. Ja się muszę uspokoić. Uspokój się, policz do 10, weź kilka głębokich oddechów. Ja tu znowu. Dokładnie. Ja tu będę powoli kończył audycję i spotykamy się na wieczorowej porze. Też się zrzucam. Dobra, no to bye. Bye, bye. To był Krawiec, słuchajcie. I spotykamy Krawca na wieczorowej porze. Także przypominam, że słuchajcie Radia na Fali. 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 No właśnie, a wysłuchacie Radia na Fali. Audycja nazywa się Hiperprzestrzeń, mam na imię Tomek i już powoli zmierzam, słuchajcie, do końca. Jak zwykle miałem skracać, a jak zwykle się rozciągają i robią coraz dłuższy, no ale dzisiaj audycja urodzinowa o LSD, słuchajcie, rewelacja. Znaczy LSD, rewelacja. Gdzie zasłuchałem, w ogóle zamyśliłem. Jak zwykle przypomniało mi się parę tripów, parę ostatnich tripów. Fenomenalna substancja, proszę Państwa. Polecam sobie sprawdzić, słuchajcie, nie chcę, dlatego Wam dzisiaj oszczędziłem dużą ilość detali, takich historii, LSD i tak dalej, bo jest masa filmów dokumentalnych w dzisiejszych czasach, temat jest już powoli coraz bardziej dostępny, tak w oficjalnych mediach, już jakby coraz mniejsza cenzura nad tym krąży, także te wszystkie informacje, myślę, są bardzo łatwo dostępne. Jest kilka naprawdę świetnych filmów dokumentalnych na temat historii LSD, przede wszystkim historii tak zwanej współczesnej psychiatryki klinicznej, czyli leczenia
z różnych naszych problemów, które biorą się, nie wiem, z naszych, może naszej mentalnej słabości. Ciężko tu wyrokować, skąd się biorą. Generalnie czasami mamy problemy sami ze sobą, żeby się ogarnąć i okazuje się, że substancja LSD, która jest często brana za coś bardzo mistycznego i w ogóle tajemniczego, wręcz prawie już jeszcze bardziej tajemniczy niż alchemia, jest tak naprawdę substancją bardzo, powiedziałbym, stawiającą nas obiema stopami twardo na ziemi. Myślę, że bardzo pomocną, bardzo leczniczą, bardzo, bardzo zdrową, oczywiście nie dla każdego. Jest jak, no jak ze wszystkim, słuchajcie, jak ze wszystkim. Jeżeli człowiek się nażre czegoś za dużo, cokolwiek by to nie było, czy to jest nawet najzdrowsza witaminka, najzdrowsze jabłuszko, czy cokolwiek innego, to może skończyć się tragicznie z każdą substancją. Co za dużo, to po prostu niezdrowo. Myślę, że stosując coś takiego, co popularnie nazywamy zdrowym rozsądkiem, nie widzę żadnego problemu. Absolutnie żadnego. Też tak się zastanawiam do tej pory czasami, jak widzę niektórych ludzi, czy na przykład z takim człowiekiem chciałem pójść na tripa, albo czy w ogóle wydaje mi się, że taki człowiek powinien używać LSD. Jasne, jest masa sytuacji, kiedy wydaje mi się, że ci ludzie nie powinni nigdy mieć do tego dostępu, ale prawda jest taka, słuchajcie, że są substancje, jest taka fantastyczna rzecz, że tak naprawdę i tak nikt, kto tak naprawdę nie chce, nie sięga po taką substancję. Ona ma już tyle legend dookoła i taką historię, tyle różnych opowieści, że to prawda jest taka, że ten, kto chce, to i tak sięgnie, a ten, kto nie chce, to i tak nigdy nie sięgnie. Czy z tym to nie ma absolutnie żadnego problemu. Myślę, że większy problem jest troszkę z tym, żebyśmy jakby przestali powielać może propagandę i zrozumieli to, że jednak Bronek Malinowski miał rację i może poszli w ślady swojego, że tak powiem, rodaka z poprzedniego stulecia, Bronka Malinowskiego, i stwierdzi, że jeżeli naprawdę chcemy coś poznać i chcemy kiedykolwiek się zastanowić nad tym i wziąć na przykład rozważania na ten temat tak całkiem serio, to dobrze było może po prostu zmierzyć się z tą substancją, nie oceniać jej z zewnątrz, nie stosować żadnych właśnie kryteriów oceny. Timothy Leary, zdaje się, kiedyś powiedział, że największego ataku szaleństwa dostają z reguły ci, którzy nigdy LSD nie brali. Na sam dźwięk tej nazwy. Może właśnie to jest lekcja z tego wszystkiego, żeby właśnie spojrzeć troszkę na Bronka Malinowskiego, na jego to odkrycie. I jeżeli będziemy chcieli docenić, ocenić, tudzież zapoznać się z tą substancją, zażyć jej i dopiero wtedy wyciągać refleksję, a tak normalnie pozwolić na wszystkim zażywać, pomyśleć troszkę pozytywnie o tej substancji. Bo jest to naprawdę świetna, pozytywna rzecz, która stawia ludzi bardzo często na nogi. Jest to w ogóle lekarstwo, bardzo poważne lekarstwo. Zresztą, słuchajcie, krąży taka tajemnica, znaczy tajemnica jak tajemnica, to jest część tych historii związanych ze spiskami dookoła substancji psychoaktywnych, to, że rządy specjalnie nie pozwalają na legalizację takich substancji, ponieważ to robią nas mądrzejszymi i powodują, że mamy mniejszą ochotę się pozabijać, a większą ochotę znaleźć porozumienie między sobą. Eksperymenty, które były prowadzone na brytyjskiej armii w latach 60. Widzieliście na pewno to w internecie, jeżeli wejdziecie na YouTubie i wpiszecie LSD test British Troops, czy jakoś tak, na brytyjskich żołnierzach, bez problemu. To jest bardzo popularne wideo, myślę, że każdy z Was przynajmniej raz w życiu je widział, gdzie robiono testy, brano elitarną jednostkę komandosów brytyjskich, następnie podawano im bardzo konkretną dawkę LSD, no i dodano konkretne zadanie do wykonania, wypuszczano po prostu w teren na poligon i kazano wykonać jakieś ćwiczenia wojskowe. Oczywiście całe te ćwiczenia wojskowe brały w łeb, chłopaki zaczęły się śmiać, spinać po drzewach, zaczęły mieć świetną zabawę. Nie tylko to, że zaczęły mieć świetną zabawę i zachowali się jak stado dzieciaków na tej łące i w ogóle nikt nie chciał do nikogo strzelać ani celować z karabinu, o co sami się nie pozabijali. Znaczy nikt tam się nie pozabijał, po prostu odłożyli te karabiny, nie było w ogóle ochoty do agresji żadnej. Absolutnie. Problem z tymi badaniami polegał na tym, słuchajcie, że ci żołnierze jakiś czas później po tych eksperymentach systematycznie rzucali armię. Nikt z nich nie chciał zostać w armii. To doświadczenie spowodowało, że zaczęli doceniać troszeczkę inne życie, że zaczęli widzieć sens życia w tym, żeby nie trzymać karabinu w rękach i nie straszyć innych, tylko robić coś konstruktywnego dla sąsiada, dla siebie samego, w ogóle dla świata. Tak po prostu ogólnie. I to było doświadczenie, które bardzo przeraziło brytyjskie wojsko, przynajmniej szefostwo, dowództwo brytyjskiego wojska. Także rządy specjalnie nie lubią takich substancji. Robimy się troszeczkę normalniejsi, spokojniejsi i ciężko nas namówić do sytuacji konfrontacyjnej, żebyśmy się tłukli po pyskach.
Także no może powinniśmy pomyśleć, słuchajcie, pewnego dnia, bo ja tu ciągle buduję to swoje 10% Mahavishiego, że jak 10% jakiejś populacji, jakiejś społeczności, jakiejś community zacznie myśleć pozytywnie o czymś, to na pewno ta pozytywna sytuacja się wydarzy. Także słuchajcie, jeżeli do tej pory się zastanawialiście, czy LSD jest naprawdę takie niebezpieczne, czy doprowadza ludzi do szaleństwa, no to właściwie macie przykład prosto przed sobą. Przez ostatnie 2 godziny mówił do was człowiek, który systematycznie używa LSD i jak widać, słuchajcie, potrafię dalej podpiąć ten mikrofon, dalej to działa. Znam masę ludzi, którzy używają LSD. Ja akurat robię to w troszeczkę inny sposób aktualnie, bo ja lubię medytować. Ja na przykład sobie medytuję. To się nazywa medytacja transcendentalna. Jest bardzo lubiana przeze mnie czynność, także to jest coś, co ja osobiście polecam sam od siebie. Ciemne pomieszczenie, wiem, że są kolory, wiem, że to jest fascynujące, a doświadczenie po LSD jest nieprzeciętne i to w ogóle świat wygląda nieprzeciętnie czasem. Także jeżeli ktoś lubi to do ogródka, jeżeli ktoś lubi to pomedytować, moje doświadczenia są bardzo pozytywne. Jest to substancja, która bardzo dobrze pomogła mi rozważyć kilka problemów w mojej głowie. Także dziękuję bardzo za słuchanie Hiperprzestrzeni, za towarzyszenie mi przy tej urodzinowej audycji substancji, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna i wiele zmieniła w moim życiu. Dla substancji, która obchodzi się 70. urodziny, nazywa się LSD-25. Także wszystkiego najlepszego. Ja dziękuję wam bardzo za słuchanie Hiperprzestrzeni i zapraszam do wspierania. Chciałem podziękować wszystkim sponsorom. To była Hiperprzestrzeń, a wy słuchaliście Radia na Fali. Let's leave.